Różnego rodzaju receptory serotoninowe na przykład mogą wpływać na to, czy mamy oczywiście tendencję do gorszego nastroju, ale być może nawet do wiary w Boga, bo różne rzeczy związane z neurotransmiterami były przebadane. Jeżeli bierzemy antydepresanty, to większość ziół nie jest polecana, znaczy nie, wręcz jest zabroniona, żeby je stosować razem, ale dziurawiec no to jest taki przykład. Numer jeden, którego totalnie bym hmm. odradzał. Oczywiście tryptofanu z lekami też nie wolno antydepresyjnymi brać, bo powiedzmy, że potęgujemy efekt. Że w naszym układzie, w na naszych heliktach znajduje się 80% układu odpornościowego, a więcej antyge najwięcej antygenów, czyli rzeczy, które stymulują nasz układ odpornościowy, po prostu pochodzi z naszego układu pokarmowego. Wiadomo, jak coś jemy, to może być zanieczyszczone, mogą być tam bakterie, pasożyty. Dlatego ten układ odpornościowy musi sobie radzić z wszystkim, co otrzymujemy z pożywienia, ogólnie z układu pokarmowego. Tak, że wydaje się, że dominacja społeczna jest związana z tym, pozycja dominująca społeczna jest związana z tym, że mamy wysoki poziom serotoniny. Jeszcze raz, czyli to, że mam zmarszczki, to znaczy, że będę krócej żył? Jeżeli komuś szybciej powstają zmarszczki, to tak, wpływa to na ryzyko śmierci, na długowieczność i na rozwój chorób. I tutaj, bo to, tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że na pewno, jeżeli chodzi o powstawanie zmarszczek, mogą być tendencje genetyczne, ale bardzo mocny wpływ jest promieni, świat, promieni słonecznych, bardzo mocny. To, że jeszcze nie poniżej limitu prędkości jest czymś, co może być związane z niską acetylocholiną, że po prostu nie ogarniamy jakby naszego otoczenia, tak? Jesteśmy, mhm. ten mózg nie funkcjonuje jeszcze na odpowiednim poziomie, Podcast Charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Jeżeli samodzielnie próbowałeś rozwiązać swoje problemy ze zdrowiem lub z nadwagą i nie jesteś zadowolony z efektów albo były one krótkotrwałe, a z drugiej strony, jeżeli zależało być na tym, żeby twój umysł był ostry jak brzytwa, to polecam konsultacje indywidualne z Michałem Undrą, magistrem dietetyki i gościem dzisiejszego odcinka. Z kodem charyzmatyczny macie 10% zniżki na 3-miesięczne indywidualne prowadzenie, które zawiera m.in. Analizy zleconych wyników badań krwi, protokół suplementacyjny, jadłospis dopasowany do ciebie, czy zalecenia doty dotyczące stylu życia, no i konsultacje z samym Michałem. Dokładny link do konsultacji znajdziecie w opisie filmu. Polecam i zaczynamy podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Michał Undra. Cześć. Dzień dobry. E, Michał Undra, dietetyk, e, biohacker, specjalista do spraw zdrowia. Michałem, będziemy dzisiaj rozmawiać na temat. Neuroprzekaźników, neurotransmiterów i biorąc pod uwagę Twoje merytoryczne podejście do, do tego tematu. I co ciekawe, ostatnio widziałem, że Twój film w tym temacie był po, polecany na forum psychologicznym, że tam na grupie psychologicznej, także nawet nie wiesz, gdzie Twoje słowa dociera, także daje się o tym znać. I właśnie dlatego chciałem z Tobą porozmawiać, żeby wyjaśnić, w jaki sposób. W ogóle, czym są neurotransmitery, a z drugiej strony, w jaki sposób one, no, tak śmiało kiedyś stwierdziłeś w jednym ze swoich wykładów, że kreują nasze życie, czy bezpośrednio wpływają na to, w jakie decyzje podejmujemy, czy, czy jak się też czujemy. Więc może od tego zacznijmy. Czym te neuroprzekaźniki, neurotransmitery są? Neurotransmitery można powiedzieć, że to są hormony. Coś podobnego jak hormony na poziomie mózgu, na poziomie też układu nerwowego, bo neurotransmitery nie znajdują się tylko w układzie nerwowym, ale na przykład też w jelitach i też odpowiadają za funkcje mięśni, w ogóle za funkcjonowanie naszego ciała. No i w zależności od tego, jaki mamy neurotransmitter, jaki mamy receptor... Mamy różne oczekiwane, powiedzmy, działania. No i tutaj, jeżeli chodzi o poziom neuroprzekaźników, i ich działanie jest to w pewnym stopniu określane przez nasze geny. Są geny, które na przykład wpływają na to, jak szybko rozkładamy serotoninę, dopaminę, geny takie jak mao, enzymy takie jak mao, które kodowane są genetycznie. Są różnego rodzaju geny, które wpływają na to, jak na przykład działa nasza dopamina, jak działa nasza serotonina różnego rodzaju receptory serotoninowe na przykład mogą wpływać na to, czy mamy oczywiście tendencję do gorszego nastroju, ale być może nawet do wiary w Boga, bo różne rzeczy związane z neurotransmiterami były przebadane. No i neurotransmitery, jeżeli mówimy tak szeroko o neurotransmiterach, no to też glutaminian na przykład jest czymś, co nas mocno pobudza tak naprawdę, powoduje, że mamy odpowiedni poziom energii, ale że nasz mózg też w młodym wieku się rozwija, więc to jest też coś, co dla rozwoju układu nerwowego jest kluczowe. No i oczywiście poziom neuroprzekaźników może mocno wpływać na nasze zachowanie w sposób negatywny i pozytywny. Na pewno najbardziej znanym negatywnym, długofalowym wpływem neuroprzekaźników, a konkretnie dopaminy, są różnego rodzaju uzależnienia, niekoniecznie od substancji, ale też od zachowań, od, od hazardu czy od innych rzeczy. Więc jeżeli mamy te neuroprzekaźniki rozregulowane, powiedzmy, czy nieodpowiednio działające, czy też mamy Jakieś tendencje genetyczne, żeby te neuroprzekaźniki działały w jakiś konkretny sposób. Może to wpływać oczywiście na nasze zachowania i z neuroprzekaźnikami mogą być związane choroby takie jak schizofrenia, dosyć, dosyć mocno powiązana z neuroprzekaźnikami, szczególnie z dopaminą. Mogą to być właśnie tendencje do uzależnień, mogą to być tendencje do oczywiście gorszego nastroju, czy ogólnie samopoczucia, problemów ze snem, ale może wpływać to też oczywiście na, na pracę naszego mózgu, to jak ten mózg, mózg funkcjonuje i to, jak zapamiętujemy. Oczywiście też neuroprzekaźniki, poziom neuroprzekaźników, ich działanie nie nie jest jakby jednoznacznie określone i zapisane u nas na zawsze. Można na nie wpływać czy to lekami wpływającymi, czy suplementami, czy jakimiś czynnościami, które wpływają na sam poziom neuroprzekaźników. Można wpływać na receptory, można je blokować, można wpływać na to, że działają one w inny sposób. Można działać selektywnie po prostu na konkretne działanie neuroprzekaźników. No i powiedzmy, że histamina jest też zaliczana do hormonów neuroprzekaźników, takie bardzo szerokie działanie. Histamina jest związana pewnie najbardziej kojarzona z reakcją alergiczną, ale oprócz tego wpływa na wydzielanie kwasu żołądkowego i bardzo mocno też pobudza, bo histamina jest czymś, co pobudza. I na przykład, tutaj, bardzo taki jasny i często odczuwany w dawnych czasach przykład stosowania leków antyhistaminowych na alergię, była, był, był efektem ubocznym była senność, ponieważ te leki nie były wybiórcze, działały tylko na histaminę, która działa na reakcję, pobudza reakcję alergiczną, ale też na tą histaminę, na te receptory histaminy, które nas pobudzają. Więc ogólnie rzecz biorąc, neuro przekaźniki mocno, bardzo wpływają na nasze życie, no i też oczywiście nie wpływają tylko na układ nerwowy, na samopoczucie czy nastrój, bo serotonina oczywiście bardzo mocno związana z perystaltyką jeli, tak samo jak acetylocholina, acetylocholina też związana w ogóle ze stanami zapalnymi i tak samo inne neuroprzekaźniki też wpływają na w ogóle nasze funkcjonowanie całego naszego ciała, no bez neuroprzekaźników, tak jak bez hormonów nie bylibyśmy w stanie w ogóle funkcjonować. Mhm, dobra, to już cię tutaj zatrzymuję, bo powiedziałeś o wielu różnych aspektach, zwłaszcza te no, z perspektywy takiej psychologicznej, które mnie bardzo interesuje, czyli wpływu poszczególnych neuroprzekaźników na to jak się czujemy, jak funkcjonujemy na co dzień, więc może, żeby to tak usystematyzować, to po prostu zacznijmy po kolei y, omawiać poszczególne neuroprzekaźniki i myślę, że no co, to co serotonina jako ten, który jest chyba taki no, może teraz już nie jest tak sławny, teraz chyba dopamina zajęła te, te, to pierwsze miejsce, ale jakiś czas temu bardzo dużo się o tym mówiło, zwłaszcza w kontekście y, zaburzeń depresyjnych. Więc czym jest ta serotonina i za co odpowiada? Tak, serotonina w ogóle bardzo ciekawy y, szlak i tworzenia i jej przekształcania, ponieważ serotonina no, powstaje z tryptofanu, to może później dojdziemy do wpływu diety na, na poziom serotoniny i serotonina jest prekursorem melatoniny, ale serotonina może też w taki szlak yy, prozapalny się przekształcać, tryptofan może się w taki szlak prozapalny, proza, prozapalny przekształcać, więc ogólnie serotonina, czy to jak tryptofan w ogóle jest przekształcany, na przykład jeżeli byśmy brali sam prekursor tryptofanu, yy, no jest to mocno zależne od tego, czy co chcemy osiągnąć, czy jak to w naszym organizmie zadziała, ale ogólnie rzecz biorąc serotonina jest raczej yy, uspokajającym, i powiedzmy, że wpływającym korzystnie na, nas, na nastrój neuroprzekaźnikiem, ale na pewno nie pobudzającym, to znaczy przy wysokim poziomie serotoniny nie chce nam się krzyczeć z radości i ogólnie nie mamy jakiejś takiej ekstrawersji ogólnego wielkiego poziomu energii, tylko właśnie bardziej chętnie byśmy usiedli na kanapie czy po prostu spędzili spokojnie czas, być może na rozmyślaniach, być może na jakimś takim spokojnym, spokojnym spędzaniu czasu. I serotonina pod względem wpływu na odczuwanie czasu też jest to Dosyć dobrze udokumentowane, że ona powoduje, że ten czas jakby nam się trochę bardziej dłuży, że wydaje nam się, że minęło 15 minut, a tak naprawdę minęło 5 minut, tak? Wydaje nam się, że minęła godzina, a minęło 30 minut, czyli ten czas jakby nasze odczucie czasu jest przyspieszone, ten czas płynie, płynie wolniej. Niż nam się wydaje. No i serotonina oczywiście bardzo mocno wpływa na jelita. 80% rzeczywiście serotoniny powstaje w jelitach, ale nie przekracza bariery krewmust. To nie jest ta serotonina, która wpływa na nasz nastrój, ale serotonina właśnie reguluje w dużej mierze perystaltykę jelit. Dlatego też zaburzenia poziomu serotoniny mogą wpływać na czy zaparcia, czy biegunki. Dlatego być może to jest jeden z mechanizmów, dlaczego też stres mocno wpływa na nie. problemy jelitowe. Być może to jest też związane z serotoniną. No i tutaj oczywiście serotonina to jest mechanizm. Taki powiedzmy, że pierwszy najbardziej znany mechanizm powstawania depresji, bardzo prosty. Niski poziom serotoniny to jest depresja, i jakby to jest wyjaśnione, tak było to wyjaśniane, powiedzmy jeden do jednego, ale z czasem wiemy, że na pewno nie jest to jedyny, jedyna przyczyna. Nie wiadomo, jak bardzo poziom serotoniny w ogóle wpływa na, na powstawanie depresji. Takim przykładem są leki przeciwdepresyjne SSRI, które do pełnego swojego działania potrzebują około dwóch tygodni, czyli ten poziom serotoniny podnosi się dosyć stosunkowo wolno, a efekty. Ich stosowania są odczuwane dosyć szybko, co wskazuje, że jakiś inny mechanizm tych leków może poprawiać nasz nastrój. I tym mechanizmem najbardziej takim proponowanym jest to, że one działają przeciwzapalnie, czyli zmniejszają stany zapalne szybko, potem regulują poziom serotoniny, ale Jaki to ma wpływ na nastrój, to też tak ciężko jednoznacznie określać. Oczywiście u wielu osób bardzo to pomogło. I też w ogóle leki SSRI są w bardzo wielu różnych zaburzeniach stosowane, bo to mogą być problemy ze snem, w ogóle z zasypianiem, ale też nawet z nadmierną sennością, ale na przykład też w przedwczesnym wytrysku. Więc w ogóle gdzieś tam zakres stosowania leków przeciwdepresyjnych, czy wpływania na poziom serotoniny jest dosyć, dosyć wysoki, tak jak jej działanie. No i serotonina, takie pozostałe funkcje, nie z układem, być może związane z układem nerwowym, z taką regulacją. Regulacja naszego ciała to jest regulacja temperatury, bardzo silne działanie, regulacja ciśnienia krwi, co też przy zespole serotoninowym, czy przy tym jak mamy tej serotoniny za, za dużo, może powodować bardzo duże problemy, więc z jednej strony wpływ na nastrój, no taki. Yy, na pewno poprawia nastrój w jakimś tam stopniu i wycisza, ale być może nie jest jedynym, jedyną przyczyną powstawania depresji, ale też bardzo szeroki wpływ na nasz organizm. No i w zależności też od tego, jak, do jakich receptorów ta serotonina tak naprawdę się dołącza, na jakie receptory wpływa, takie może mieć też efekt właśnie pod względem i wiary w Boga, tak, i jakichś innych rzeczy totalnie niezwiązanych z nastrojem. To trochę przerażające, nie? Bo jakby się okazywało, że te pewne działania może, mogą nie być dokładne, że my nie jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, bo nie wiem, bo tak nam się zawsze wydawało, tylko że właśnie mamy jakiegoś e, neuroprzekaźnika więcej lub mniej, albo mm, rozumiem, że receptory są bardziej wrażliwe na niego. na tak, przykład. albo konkretnych receptorów mamy więcej. I w ogóle to też taki bardzo ciekawy przykład y, praktyczny z badań genetycznych, które sobie robiłem na jednej platformie, bo jest ogólnie badań genetycznych, jest dużo, to taki temat y, szeroki, ale są tam naprawdę najdziwniejsze różne tendencje, na przykład do potliwości, do obgryzania paznokci, do bólu pleców, bólu barków, e, nie wiem, trądziku, wypadania włosów i różnych, różnych innych rzeczy. I naprawdę 99 na 100 rzeczy, które tam są, naprawdę takich dziwnych, się zgadza z moim zachowaniem, tak? Na przykład obgryzanie paznokci. Totalnie jakieś rzecz, która wydaje się, że nie ma w ogóle znaczenia w genach, a takie tendencje są. I mnóstwo takich różnych innych, naprawdę nietypowych e, i związanych z kontuzjami, związanym nie wiem, z masą ciała, też jest w pewnym stopniu zapisana w genach, więc rzeczywiście to może mieć, może mieć duży wpływ. Oczywiście to też nie jest tak, że nie mamy na to żadnego wpływu, bo oczywiście możemy to zmienić, mając przede wszystkim tę wiedzę. W większości przypadków, jeżeli chcemy to zmienić, no to porady są dosyć podobne, bo zdrowy styl życia jest tą, tą rzeczą, która jest... Jakby numer jeden, zdecydowanie, no i bez ogarnięcia stylu życia zdrowego, aktywności fizycznej, no to ciężko sięgać po jakieś tam bardziej zaawansowane środki. Yy, oczywiście abstrahując od tego, że ktoś leczy konkretny objaw czy konkretne jakieś problemy zdrowotne, ale ten styl życia zawsze yy, praktycznie pod, pod, pod względem każdych objawów będzie tutaj najwięcej na nas wpływał. Dobra, powiedziałeś o ważnej rzeczy, bo często yy, to się wrzuca do jednego worka, że 80% serotoniny jest magazynowanych czy, czy jest w wielitach. I ty mówisz o tym, że no, to nie jest ta sama serotonina, którą mamy w mózgu ze względu na tą barierę krew-mózg. Jeżeli, już mi to kiedyś tłumaczyłeś, więc to będzie forma sprawdzenia, czy dobrze zrozumiałem, że ta bariera krew-mózg jest formą zabezpieczenia, żeby jakieś substancje, których nie chcemy w krwie obiegu, nie dostały się do mózgu i go nie zniszczyły. I oczywiście to nie jest jakaś tam stuprocentowa szczelność, no tylko silno sitko, które od czasu do czasu coś przepuści. Yy, to do, czyli, żebym dobrze zrozumiał, jeżeli ta serotonina ma wpływ bardziej na funkcjonowanie, ta, ta jelitowa ma wpływ na funkcjonowanie jelit, czy właśnie tak jak mówiłeś, na perystaltykę, to domyślam się, że 20% pozostałe, które jest w mózgu, ma już bezpośredni związek z tym, jak my się czujemy. Pod względem psychicznym, ale też nie całkowicie nie bagatelizujemy tych 80%, które w jakiś sposób, no bo dużo się mówi o tej, o tym wpływie mikrobioty, na to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień. Tak, jeszcze serotonina jest bardzo dużo w ogóle w płytkach krwi. To jest taki główny, mówię, że nawet główny rezerwuar, też, gdzie ta serotonina sobie krąży. Więc jeżeli usunęlibyśmy serotoninę, jakby zostałaby tylko w mózgu, to. Prawdopodobnie nasze ciało za bardzo nie byłoby w stanie w ogóle funkcjonować. Różne rzeczy by się rozregulowały, czy temperatura ciała, czy ciśnienie krwi, czy być może to, jak krzepnie nam krew, czy perystaltyka jelit, więc prawdopodobnie serotonina jest. Właściwie no niezbędna do życia na pewno. Mhm. Czy poza układem nerwowym moglibyśmy funkcjonować bez serotoniny? Wydaje się to dosyć, dosyć trudne, raczej, raczej mało prawdopodobne. Nie, bo chciałem tylko to tak wyklarować, bo mam tak. wrażenie, że to często wrzuca się do jednego worka i albo mówi się o tym, że w ogóle to musisz zadbać o Elita, jak masz depresję, co oczywiście jest no, pewnie jakimś dobrym pomysłem w kontekście tego, co mówiłeś o zdrowym stylu życia, ale że łączyło się to bezpośrednio albo właśnie kiedyś spotykałem się właśnie z tymi określeniami, że to, to jest ta serotonina w mózgu, to jest jedna rzecz, potem, że jest serotonina w jelitach, to jest kompletnie coś innego, więc fajnie, że chciałem jakby to wyklarować i rozgraniczyć, bo mam wrażenie, że właśnie o tym drugim mózgu, czyli o tych jelitach coraz szerzej się mówi, zwłaszcza w kontekście wpływu na zdrowie psychiczne. Tak, i to w ogóle jest bardzo ciekawa kwestia, bo jest jelitowy układ nerwowy, ale w ogóle, co mnie bardzo interesuje, taka kwestia bardzo mocno się rozwijająca, w, na wczesnym jeszcze etapie badań naukowych, ale to są psychobiotyki, czyli probiotyki o działaniu psychobiotycznym, czyli takim wpływającym na psychikę. I teraz psychobiotyki przede wszystkim są bardziej badane w redukcji stresów i stanów lękowych. To są te dwie bardziej znaczące, jakby znaczący wpływ na, 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 na nastrój, czy na samopoczucie, czy na pracę mózgu. Jeżeli chodzi o objawy depresyjne, to już jest tam dużo mniej, więc bardziej stany lękowe i bardziej właśnie redukcja stresu, ale są to bakterie probiotyczne, które no stosujemy w celu jakby wpływania na nasze środowisko jelitowe, bo w ten sposób działają psychobiotyki czy, czy, czy probiotyki ogólnie rzecz biorąc. Jest to bardzo ciekawe, że oddziałując na jelita możemy wpływać na nasze poczucie. Tutaj jednak mechanizmy są znowu raczej niezwiązane. Nie widziałem żadnego badania, które by wykazywało, że to jest poprzez wpływ na poziom serotoniny. Hmm. Bardziej na regulację odpowiedzi stresowej, CRH, czyli kortykoliberena i oś po zgórze przysadka nadnercza. Ogólnie odpowiedź stresowa jest wyciszona przez właśnie psychobiotyki, tak jak na przykład przez adaptogeny. No i być może jeszcze tam inne kwestie właśnie przeciwzapalne też, też się gdzieś tam przewijają, ale prawdopodobnie ta CRH jest bardzo mocna, ta oś po zgórze przysadka nadnercza jest bardzo tutaj mocna. Ale jeżeli chodzi o w ogóle barierę, y, barierę krew mózg, to jest też bardzo ciekawe, że mnóstwo badań wskazuje, że pierwszą objawą neurodegeneracji, ogólnie nieważne, czy to jest choroba Alzheimera, Parkinsona, czy jakiś inny, inny rodzaj demencji, czy w ogóle problemów po prostu z mózgiem, jest to, że ta bariera krew-mózg po prostu zaczyna zanikać, staje się przepuszczalna, jak mhm. jest pewnie bardziej znana nieszczelność powiedzmy elit, ale bariera właśnie nieszczelność bariery krew-mózg jest bardzo takim znanym elementem tego, że mózg zaczyna funkcjonować, leże różne rzeczy do tego mózgu, się mogą dostawać. Tam też jest oczywiście kwestia aktywacji na przykład stanów zapalnych, mikroglejów na poziomie układu nerwowego, na poziomie mózgu, ale ta bariera krew-mózg to jakby nie jest tak, że, znaczy ona ma bardzo istotną rolę, żeby ten mózg funkcjonował i też z rzeczy, wiadomo, że z wiekiem, z różnymi toksynami, czy stresem, czy innymi rzeczami oczywiście ta bariera krew-mózg może funkcjonować gorzej, to dużo zależy od naszego stylu życia, aktywność fizyczna oczywiście też tutaj rzecz, która to wspomaga, ale oczywiście fizyczne uszkodzenia głowy powodują, że ta bariera krew-mózg jest dużo gorsza, tak, czyli jeżeli ktoś Najlepiej najlepszy przykład, jeżeli ktoś uprawia boks i regularnie dostaje nawet lekkie uderzenia po głowie, bo to są wydaje się, że to są jeszcze gorsze, yy, długofalowo konsekwencje, niż jeżeli ktoś raz w życiu na przykład dostał mocniejszy cios i rzeczywiście mhm. tracił przytomność. Oczywiście są takie, że, że są konsekwencje, że się z tego w ogóle nie wychodzi, ale ogólnie takie ciągłe uderzenie w głowę jest czymś, co może być najgorsze, i to powoduje, że między innymi bariera krew po prostu się rozszerza. Mam suchara, że to znaczy, że nie warto walić głową w mur. Tak, dokładnie. dokładnie. Chociaż są też geny, które mogą trochę predysponować, że gorzej to znosimy i lepiej. No bo, bo niektórzy osoby... bokserzy jakby są niewzruszeni, a niektórzy tak. rzeczywiście widać, że to, to, to ich dotknęło. Tak, bardzo. I to George Forman jest takim moim ulubionym przykładem, który tej... Wydaje się, że nie ma tych funkcji kognitywnych mocno zaburzonych, mimo... Bardzo wielu walki ogromnej, bardzo długiej kariery, tam z długą przerwą, ale bardzo długiej kariery w wadze ciężkiej, gdzie wiadomo, że ciosy, ciosy też wa ważą dużo więcej. A no już nawet nie trzeba wymieniać, ale wielu innych zawodników bardzo mocno y, cierpiało. No, Muhammad Ali jest świetnym przykładem, bo był zawodnikiem, który y, miał taki styl dynamiczny, niby unikał tych ciosów, ale jednak tych ciosów też dosyć sporo y, przyjmował i bardzo szybko, z osoby niesamowicie bystrej, takiej szybkiej, w ogóle wiadomo, gadka to była jego też jakby najlepsza broń, bardzo, bardzo szybko przeszedł w taką bardzo zaawansowaną demencję. No pytanie, czy to czynniki genetyczne, czy to, czy to sport, jakie tam inne rzeczy też miały na to wpływ, ale był to taki ekstremalnie szybki po prostu pogorszenie funkcji kognitywnych, że już bardzo długo później był po prostu w tym dużo gorszym stanie. No dobra, czyli z jednej strony, jeżeli chodzi o serotoninę, to domyślam się, że te niedobory serotoninowe pokazują taki mocny stan obniżonego, przewlekłego nastroju. Czy, czy coś jeszcze jest takiego charakterystycznego, co może wskazywać, że tutaj jest problem w, w niedoborach? Tak, mogą to być też kwestie, że jest na przykład nam zimno, ale bardzo mocno bym zwrócił uwagę na kwestie snu i rytmu dobowego. To by była taka druga, pewnie naj, najbardziej istotna rzecz, jako że serotonina. Bo że coś się rozjechało? Tak, że serotonina jest prekursorem melatoniny. Jak tej serotoniny nie mamy, to mamy problemy z zasypianiem, albo kładziemy się bardzo późno, albo w ogóle nie możemy spać, albo śpimy też bardzo długo, jak już, jak już zaśniemy nie możemy wstać. Ogólnie ten rytm dobowy jest taki sobie. Co w ogóle, jeżeli chodzi o wpływ y, rytmu dobowego potem na nastrój, to jak gdzieś tam się ze sobą bardzo mocno uzupełnia? No tak, bo. Mówi się o tym, że w 80% te, jak nie mówimy o takich osiowych, y, osiowych objawach depresji, tylko takich wspomagających przy kryteriach diagnostycznych, no to te zaburzenia snu mówi się nawet, że do 80% przypadków zaburzenia depresyjnych występują. To znaczy, że to jest taki bardzo pierwszy niepokojący objaw, jeżeli ktoś wstaje w nocy o trzeciej, czwartej nie może się już położyć spać z powrotem, tylko wierci się w łóżku i na przykład po godzinie zasypia albo już w ogóle nie zasypia albo takie problemy z zaśnięciem czy po prostu z zaśnięciem kiedy kładziemy się spać są takim bardzo niepokojącym objawem który gdzieś jeżeli zaniedbamy no to rzeczywiście może się przerodzić, przerodzić to w coś gorszego no za każdym razem kiedy następuje jakaś deprywacja snu to z każdym kolejnym dniem będzie po prostu będziemy czuć się gorzej tak, chociaż tutaj jest taki jeden wyjątek, że w ogóle taką terapią łagodzenia objawów depresyjnych jest bardzo mocne ograniczanie snu w tym, w tym kontekście, że jednego dnia wstajemy mniej więcej piąta, szósta rano, no powiedzmy, że szósta rano, nieważne o której się położyliśmy, czyli czy to nieważne, czy to jest pierwsza, druga, trzecia, zastanęliśmy, ustawiamy budzik na szóstą, wstajemy, ja bym polecił oczywiście wyjść na zewnątrz, na światło słoneczne, i ta terapia polega na tym, że przez cały dzień nie unikamy drzemek, nie kładziemy się. I przez to możemy bardzo wcześnie, przeważnie, po prostu padamy od 21, 22, jakby mm. przesuwamy sobie ten rytm dobowy, że nie mamy problemów z zaśnięciem, bo to też często, troszeczkę przed jeszcze nagraniem yy, rozmawialiśmy, że często jest to po prostu kwestia różnych naszych higieny czy nawyków, tak, że yy, no późno to sobie popracuję, posiedzę przy komputerze, czy coś tam innego, nie wiem, wypiję alkohol, ruch, albo się najem na noc, i to są rzeczy, które nie sprzyjają po prostu temu, że ten rytm dobowy jest dobry, ale w ten sposób w ogóle taka deprywacja snu i wstawanie wcześnie bardzo mocno jest w stanie poprawić nastrój. Wiadomo, że to jest taka terapia. Powiedzmy dodatkowa czy, czy związana ze stylem życia, ale jak najbardziej może być pomocna, tak jak aktywność fizyczna, która jest na poziomie yy, tak naprawdę, nie w tej poważnej depresji, ale też jest na poziomie yy, leków antydepresyjnych na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o yy, skuteczność. I tutaj, jeżeli chodzi o taki wysoki poziom serotoniny, to też możemy sobie to porównać do poziomu, do samopoczucia po dużym, szczególnie węglowodanowym, ale raczej ogólnie po dużym posiłku, bo to w sumie aż tak dużego mm. znaczenia nie ma, bo tak samo yy, kwasy duszczowe też powodaj, powodują, że. Więcej wolnego tryptofanu jest w przebiegu, a insulina powoduje, że tryptofan jest tym, który znowu przez taki transporter jest. Y jest on wolny i więcej go przekracza bariery krew mózg. Dlatego po posiłkach węglowodanowych albo tłuszczowych, albo najlepiej węglowodanowo-tłuszczowych, czyli czytminach czy jakichś tam niezdrowych, bogato kalorycznie posiłkach, przeważnie mamy wysoki poziom serotoniny. No i takie, taka właśnie błogość, tak, że ogólnie trochę taka senność, ale niski poziom energii. Na pewno to nie jest coś, co nas pobudza. I to można dosyć, dosyć mocno odnieść do podniesionego takiego krótkotrwale mocno podniesionego poziomu serotoniny. Mhm. Czyli to też nie jest to, do czego byśmy mieli dążyć w życiu. Czyli mówimy o takim optymalnym poziomie. Tak, tutaj poziom serotoniny możemy chillować, nie wiem, 20-21, jest fajnie, mhm. tak? Jest, nie potrzebujemy raczej duże, dużego poziomu energii. Wiadomo, no, różne mamy style życia, ale powiedzmy, że jeżeli, jeżeli jest to idealny styl życia, no to 20-21 raczej unikamy stresorów, unikamy w ogóle różnych stresorów, czy to, wiadomo, pracy, czy telefonu, czy ciężkiego sportu, czy obiadania ob, się, mhm. ale jeżeli mamy taki właśnie poziom, że yy, nie potrzebujemy dużej dawki ruchu, nasze tętno już się gdzieś tam spada, przygotowuje nas to do stu i zasypiamy bardzo dobrze. Bo to też yy, widzę, że na przykład niskie tętno w nocy jest czymś, co oczywiście yy, niszczy dla nas standardowo, bo, bo to też są różne, różne kwestie, ale po prostu powoduje, że ten stan jest lepszej jakości. A jeżeli jesteśmy ogólnie jakoś tam pobudzeni, zestresowani, no to wiadomo, i wybudzenia w nocy, inne kwestie. Tutaj też można by było powiedzieć, że kwestia depresji mogliśmy płynnie przejść to, jak ty decydujesz, ale też gaba może wpływać na to, że mamy problemy te z zasypianiem, czy z wybudzaniem się w nocy, czy z tym, mm -hmm. że po prostu nadmiar myśli mamy i być może to wpływa na te objawy depresyjne i stąd są te y, problemy ze snem, ale jakby wpływ GABA na powstawanie depresji, no to też jest taki jeden z dużo mniej oczywiście znanych i przebadanych modeli, ale jest taka teoria, że też niedobory GABA mogą wpływać na powstawanie depresji, tak, jak, tak samo jak niedobory dopaminy, gdzie leki wpływające na dopaminę, czy ogólnie na katecholaminę, czyli adrenalinę, noradrenalinę i dopaminę też są. Często stosowane w, w zaburzeniach właśnie depresyjnych, czy pogorszego nastro pogorszonego nastroju, więc gdzieś tam to dosyć mocno e, też ze sobą się uzupełnia. Wiadomo, leki, takie szczególnie mocne leki e, zwiększające poziom gaba, to są bardziej już stany lękowe, takie mocne i zaburzenia takie tego typu, że właśnie na przykład jak budzimy się w nocy to e, ze strachem, czy ogólnie mamy. Bardzo jakieś takie problemy, że po prostu napady, paniki mamy w ciągu dnia, to, okay. to może być takie leczenie, ale to już jest, wtedy to jest też zupełnie inny poziom jakby leczenia, bo y, antydepresanty w porównaniu do leków takich na stany lękowy tych poważniejszych, no to to jest zupełnie inny kaliber. Te leki na stany lękowe, no już mają... Więcej konsekwencji, ciężko się je odstawia, i wiadomo, że też y, to w ogóle pokazuje, że przy takich lekach, czy ogólnie powiedzmy substancjach, które podnoszą mocno poziom GABA, czujemy się fajnie. Alkohol mocno podnosi poziom GABA, czujemy się tacy, że. My wiele osób, bo, bo też w sumie nie każdy, ale czuje się tacy, taki zrelaksowany, ogólnie czuje się może nawet bardziej sobą, ale jeżeli na dłuższą metę stosujemy jakieś na przykład mocniejsze środki, które podnoszą nam poziom GABA, to po prostu ten poziom się jakby wyczerpuje, czy yy, receptory działają gorzej i problem się jakby nasila, tak? No, albo zwiększamy dawkę substancji, albo cały czas substancje... Czyli substancji jest się na tak. ten poziom, on się przesuwa po prostu. Tak, i na, na poziomie szczególnie leków, ale też niektórych substancji, które wpływają na GABA, ten, ten poziom jest w ogóle... Yy, to w ogóle nie ma porównania do żadnego innego działania. Czyli nie możemy tego naturalnie osiągnąć. No, raczej nie. Nie, naturalnie nie. Naturalnie nie. Ale jeżeli zaczniemy się bawić mocno z naszą gabą, no to możemy sobie po prostu najszybciej i najbardziej zaszkodzić. To jest taki... Czyli mówisz o kwestii związanych z alkoholem. I lekami przeciwlękowymi? Czy coś jeszcze innego byś tutaj dorzucił? No, z, z, z substancji powiedzmy, nie wiem, czy to można nazwać nootropowych, ale to jest fenibut i pikamilon. Takie substancje na poziom, <sum> do, do, do poziom gaby bardzo mocno y, podnoszące. Stosowane albo w celach wyciszenia ewentualnie w celach skupienia nawet, czyli Czy to jakieś bio, biohackerskie... Nie, ja bym tego do biohackingu nie, nie wprowadził, bo już są to środki, których po prostu nie polecam stosować w ogóle. To są takie o, okay, środki, że okay. po prostu nie warto ich stosować. Są znane, są, wiele osób stosuje, ale po prostu bym odradzał, tak? To są rzeczy już gdzieś tam wykraczające poza takie zdroworozsądkowe, myślę, że podejście. Mm. Wiadomo, że ktoś powie, że stosuje, nie wiem, trzy miesiące, czy, czy 2 miesiące, czy 50 razy brał i nie ma efektów ubocznych, ale można tutaj już po prostu te efekty mieć. A. Miałem kilku, kilku pacjentów, którzy brali właśnie te leki na stany rękowe, które gdzieś tam z różnych kwestii mogą wynikać, bo to też mogą być jakieś problemy nawet z natury fizycznej, jakieś kontuzje, czy na przykład na leki takie rozluźniające też bierze się na spięcia mięśni czy na bóle pleców, ale potem odstawienie tego jest po prostu bardzo bardzo trudne i gdzieś tam te stany rękowe się mocno nasilają. To w ogóle pokazuje, jak gaba tutaj jest istotnym neuroprzekaźnikiem, żeby nas uspokajać i wyciszać i fizycznie i, i psychicznie. I jeszcze zanim będziemy kontynuować ten temat gaby, chciałem wrócić jeszcze do tryptofanu. Bo czyli rozumiem, że ten tryptofan da się kupić jako prekursor y, dla serotoniny, da się po prostu kupić w proszku w, w aptece. Czy to ma sens w kontekście suplementacji go, czy to nie ma bezpośrednio wpływu na to, że, że jak mamy zbyt niski poziom serotoniny, to przyjmiemy tryptofan i będzie ok. Tryptofan jest drugim y, m, prekursorem serotoniny, czyli mamy tryptofan 5HTP, no i potem jest 5HT, czyli serotonina, i potem jest meratonina. 5HTP już jest w Polsce wycofany od jakiegoś czasu, czyli tego bezpośredniego prekursora, który nie ale może. udało się go wcześniej dostać? Tak, 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 jak, okay. najbardziej, jak najbardziej. Tryptofan no, raczej nie będzie y, wycofany, jest to aminokwas zwykły, tak jak mm -hmm. część białka, ale tryptofan przez to, że może pójść w ten szlak tak zwany IDO, szlak stanów zapalnych. Nie do końca jest polecany jako coś, co zwiększa poziom serotoniny. Oczywiście u wielu osób może się sprawdzić. Wiem, że wiele osób w ogóle na sen stosuje tryptofon. Moim zdaniem, jeżeli już stosujemy coś w ścieżce melatoninowej na, na, na sen, to lepiej jest bezpiecznie stosować melatoninę w małych dawkach niż prekursor, który gdzieś tam może się przekształcać. Ale wydaje mi się, że tryptofan ogólnie nie ma jakiegoś super. Nie jest to jakiś suplement, który bym super polecił do stosowania. Po prostu, mhm. jeżeli chodzi o jego zastosowanie i wpływ na serotoninę, to nawet jeżeli bym mówił o suplementach czy na, takich naturalnych środkach, to uważam, że są lepsze. Bo bardzo często spotykam się z tym, że to jest właśnie. Wiesz, mówię o takim apteczce domowego człowieka, który mówi, że dziurawiec, lub właśnie tryptofan jako formę suplementacji w, w przypadku no, obniżonego nastroju, no bo też nie chcę mówić o jakimś takich zaburzeniach depresyjnych tutaj. Tak, dziurawiec w ogóle to byłby był, był, był lek, był, byłoby zioło, które jeszcze bym mniej polecał niż tryptofon, ponieważ dziurawiec, akurat z ziół, to jest jeden, z który ma najwięcej interakcji i najwięcej skutków możliwych ubocznych. Co ty mówisz? Bardzo podobnie działa w ogóle do, do SSRI, praktycznie ten sam mechanizm, mhm. ale po prostu ze względu na... Możliwe skutki potencjalne uboczne i interakcje. A Wiecie co są nie... na przykład, może się wydarzyć? Jeżeli stosujemy w ogóle z lekami, czy z jakimiś rzeczami, okay. które wpływają na poziom serotoniny, to y, oczywiście zespół serotoninowy, czyli nadmiar serotoniny. Ale z tego co pamiętam, do dziurawiec chyba też zwiększa wrażliwość na światło słoneczne. Między innymi mhm. I jeszcze jakieś inne takie dziwne, y, niezwiązane z samą serotoniną skutki uboczne. Okej, okay. pewnie interakcje z innymi lekami. Z lekami to już w ogóle, to już w ogóle wiadomo, że. Jeżeli bierzemy antydepresanty, to większość ziół nie jest polecana, znaczy nie, wręcz jest zabroniona, żeby je stosować razem, ale dziurawiec no to jest taki przykład numer jeden, którego totalnie bym hmm. odradzał. Oczywiście tryptofanu z lekami też nie wolno antydepresyjnymi brać, bo powiedzmy, że potęgujemy efekt. Okej, okay, dobra. To gaba, bo już gdzieś tak weszliśmy jedną nogą w ten temat, a jakbyś wyjaśnił, czym, czym ona jest, tak jakby po, po, podsumowanie w jednym zdaniu? Gaba, kwas gamma aminomasłowy jest to główny neuroprzekaźnik wyciszający, który wycisza nasze ciało i umysł. I wydaje się, że gaba A, receptory gaba A działają szybciej, gaba A długotrwale nas wyciszają. Jeżeli mamy nieodpowiednie, tutaj też jeżeli chodzi o rozwój układu nerwowego, pod tym względem GABA jest potrzebna, ale jeżeli mamy niedobory GABA, to mamy właśnie bardzo często natłok myśli, ogólnie nie możemy tego wyciszyć, być może stany lękowe, ogólnie ten jakby stres, takie napięcie nas, nas niszczy i tak samo napięcie mięśniowe, często te ciało jest mocno napięte i właśnie wpływ na GABA może to rozluźnić, no i GABA oczywiście wyróżnia się tym, że jako jedyny neuroprzekaźnik jest dostępny jako suplement, po prostu jako GABA. No, wiesz, to jest dla mnie też bardzo ciekawe z perspektywy psychologicznej, bo to wszystko, co opowiadasz, to trochę jakbyśmy mówili o, o grupach zaburzeń, nie? Jeżeli mówimy o zaburzeniach afektywnych, czyli właśnie w, w, w rozumieniu właśnie obniżonego nastroju, no to serotonina. Jak opowiadasz o, w, w, o Gabie, no to ja mam przed oczami zaburzenia z grupy lękowej, to znaczy, właśnie napięcie mięśni, natłok myśli, kwestie związane na przykład z, z problemami, właśnie z zarządzaniem, z, ze swoimi reakcjami. To trochę jakbyś tłumaczył z tego poziomu neurologicznego, to w jaki sposób to wpływa na to, co, z czym jakby my się borykamy w gabinetach. Tak, i tutaj przełożenie jest bardzo duże. Tak naprawdę problem w ogóle, jeżeli chodzi o numer przekaźniki jest taki, że bardzo ciężko jest znaleźć ich poziom, zbadać ich poziom, i badania raczej są obserwacyjne, właściwie tylko obserwacyjne, mhm. czyli patrzymy. Bierzemy osoby, które załóżmy, że nie wiem, mają biegunki, i patrzymy w y, y, sposób jakiś naukowy, mierzymy im poziom, na przykład serotoniny i patrzymy, jaki jest to wpływ. Nie robimy tego w ten sposób, że y, na przykład zwiększamy u kogoś poziom dopaminy, to bardzo rzadko się zdarza i patrzymy, jakie mają efekty. Chyba, że w konkretnych zaburzeniach, no bo też wpływ na dopaminę to są leki, które są na przykład w ADHD, w takich zaburzeniach koncentracji stosowane, czy w objawach depresyjnych, ale ciężko jest powiedzieć, że. Y, na poziomie receptorów czy na poziomie genetycznym możemy to zbadać to jak najbardziej takie rzeczy są właśnie też w sumie obserwacyjne czyli patrzymy kto jakie ma receptory jakie ma efekty ale ciężko jest powiedzieć że zwiększymy jakieś badania dużej grupy osób że zwiększamy im w jakiś sposób na przykład GABA patrzymy jakie są dokładnie efekty ale raczej na badaniach obserwacyjnych wyciągamy wnioski że osoby ze stanami lękowymi mają Zwiększoną tendencję do stanów lękowych, ale to też na pewno nie jest jeden do jednego, że każdy, kto ma niższy poziom mhm. Gaby, zawsze będzie miał, albo że ktoś w ogóle ma stany lękowe, a my wysokie Gaba. Jak najbardziej, jak najbardziej takie, takie, takie problemy też mogą występować. No, domyślam się, że nie ma takiego jednego su suwaka w organizmie, który miałby bezpośrednie przełożenie na to, że, że to jest takie zero -jedynkowe. ale powiedziałeś o tym, że Gaba jest jedyną, e, jedynym neuroprzekaźnikiem, który możemy dostać w formie suplementu. I co? Możemy go tak po prostu brać, że jeżeli czujesz się niespokojny, e, czujesz może, że masz gonitwę myśli, to możesz suplementować GABA i, i jest prawdopodobieństwo, że to rozwiąże problem? Tam. Bardzo niewielkie, bo tutaj akurat GABA, GABA, ma, GABA ma tutaj ta, tą właściwość, że nie przekracza bariery krew-mózg. Okay. To jest taka jeszcze kwestia, powiedziałbym, że raczej wydaje się, że nie przekracza, bo niektórzy jeszcze mówią, że, że być może przekracza. W każdym razie stosowanie GABA na pewno fizjologiczną reakcję stresu zmniejsza, i to było wpływ, jak osoby przechodziły na wysokim moście, które powoduje reakcję stresową, miały zmniejszoną osoby, które miały GABA, miały większą ilość wydzielniczego IgA. Nie było tej reakcji stresowej, która na fizjologiczny nasz organizm, powiedzmy na układ odpornościowy, mm. właściwie na takie drogi śluz, y, y, wydzielnicze IgA, y, to jest coś, co wykłada nasz żołądek, nasz układ pokarmowy, nasze drogi oddechowe i to jest pierwsza bariera taka ochronna. Jeżeli mamy stres, to tego wydzielniczego IgA jest mniej i na przykład to wpływa, że możemy podczas stresu bardziej chorować. I stosowanie na poziomie GABA... fizjologicznym te osoby się mniej bały na tym moście. Tak, ale na poziomie psychicznym Raczej nie ma to wpływu na poziomie psychicznym. Czyli wydaje się, że na stres fizjologiczny wpływa, ale nie na y, psychiczny. Dlatego GABA raczej się poleca w inne sposoby y, zwiększać, a sam suplement GABA wydaje się, że jest. Bardzo bezpieczny, ale po prostu mało skuteczny. Raczej nie jest to coś, co jest w ogóle za bardzo polecane do stosowania. Są oczywiście też wersje właśnie połączenia Gaby z różnymi rzeczami, czy gdzieś tam, które zwiększają właśnie absorpcję, i to już może być dużo bardziej bardziej skuteczne. Nie pamiętam, czy Pika Milon, czy Fenibut bodajże jest połączeniem Gaby, właśnie taką, taką wersją bardziej przekraczającą barierę krew w mózgu. Wtedy to działanie oczywiście jest inne, ale sama Gaba jako ten suplement, który możemy wszędzie dostać, raczej. Działanie jest skuteczność i w ogóle niepolecany po prostu suplement. To powiedziałeś o alkoholu, powiedziałeś o tym o formie suplementu, ale w, i że może to nie są najskuteczniejsze drogi. To co jest skuteczne w kontekście za, zadbania o odpowiedni poziom, Gaby? Tutaj będzie to Zdrowy styl życia, ale jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, którą będzie się często tutaj yy, powtarzać, to raczej długofalowo yy, aktywność fizyczna może zwiększać poziom gaba, mhm. ale tutaj rzeczy, które nas wyciszają, czyli na przykład jakiś rodzaj medytacji, czy głębokiego oddychania, przebywanie w naturze, czy jakieś rzeczy w ogóle takie w yy, aspekcie taki mindfulness, czyli skupienia się, mogą być tutaj bardziej, bardzo pomocne i to by były takie najbardziej wpływające na poziom naszego gaba, tak naturalnie. Poziom gaba. Yy, Szybko czy w jakiś sposób taki magiczny, ciężko, znaczy poza powiedzmy, splentami czy substancjami ciężko jest zwiększyć, ciężko jest wywołać zwiększenie tego poziomu gaba. Metody oddechowe czy, czy medytacja być może w jakimś stopniu powodują, że tego gaba jest więcej, rzeczywiście ten układ, że ciało i umysł się uspokaja, ale nie jest to prosty i nie jest to szybki aspekt. I to że tutaj rzeczywiście nad tą gaba, żeby na przykład też, właśnie tak jak mówiłeś o zarządzaniu swoimi reakcjami, zarządzaniu w ogóle czasem i tym, że nie bierzemy za dużo na siebie, to mhm. też właśnie gaba może mieć na to wpływ, ale to zajmuje. Czas, żeby ten poziom gaba po prostu wyrównać. A jeżeli mówimy na przykład o temacie zasypiania właśnie przed snem, że mamy ten natłok myśli ogólnie się stresujemy, czy wybudzamy w nocy, to już taka wieczorna rutyna może nam po prostu pomóc, że kilka godzin przed snem różne rzeczy stymulujące obcinamy, tak? I to nie musi być koniecznie światło, a bardziej może telefon, czy jakieś takie rzeczy stresujące i to powoduje, że ten gaba będzie, ten poziom gaba nam się będzie zwiększał. Dobra, czyli dążymy do tego, żeby gaba była na wysokim poziomie, a to, co nam zabiera ten, ten, ten wysoki poziom, to po prostu takie przebodźcowanie. I rozumiem, że mówisz o takim przebodźcowaniu w, yy które nas dotyka, nie? Z, z każdej strony jakieś informacje, Instagramy, ktoś coś od nas chce. Tak właśnie ostatnio nawet miałem taką myśl, że kurde, ja nie mam aplikacji, w której czegoś ktoś by ode mnie nie chciał, co miałoby mi sprawić czystą przyjemność, nie? Że, że, że to byłoby, że na mailu wiadomości jakieś, w, 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 że te informacje, no, znaczy, że, że dużo... Nas atakuje z różnych miejsc, a jeszcze tak jak powiedziałeś o tej higienie, że mam wrażenie, że często my zasypiamy z telefonem, to jest pierwsza rzecz, z której korzystamy, kiedy jest rano. Tak wszyscy wiedzą, że powinni medytować i mindfulness, ale przewracają oczami na to. No i ktoś tam kiedyś próbował, się wkurzył i przestał. Chociaż wiesz, jak to mówią, że jak nie potrafisz pięciu minut wytrzymać w medytacji, to powinieneś to robić przez trzy godziny. Coś w tym jest, bo może to jest rzeczywiście sposób na to, żeby. Sprawdzić, że ojej, to rzeczywiście może mieć na, 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 na mnie dobry wpływ. No i przecież jakieś 20 lat temu nasze życie wyglądało zupełnie inaczej, bo po prostu tych bodźców tak mnogich nie było. Tak. I my żyjemy w pędzie różnym, czy to zawodowym, czy tam osobistym. Wiadomo, dużo różnych mamy y, zajęć, ale właśnie brakuje takiej chwili, że po prostu y, chociażby y, kto siada na przykład sobie wieczorem i słucha po prostu muzyki. Nie. Nic innego nie robi, tylko słucha muzyki, nie że ogląda teledysk, nie że coś innego robi przy tym, że siedzi na telefonie, czyta książkę, tylko po prostu mhm. słucha muzyki na przykład na słuchawkach i gdzieś tam po prostu oddaje się takim, takiemu relaksowi, czy jakaś dłuższa kąpiel, czy tego typu rzeczy, bo bardzo często te rzeczy, które powiedzmy nas wyciszają wieczorem i tak są w miarę aktywne, ale właśnie no, głębokie oddychanie wydaje się, że w najkrótszej jednostce czasu po prostu daje ten efekt, że nazwy cisza, więc to jest yy, to jest super, ale taki ogólnie yy, powiedzmy zbalansowany, zbilansowany tryb życia może tutaj bardzo mocno pomóc, ale poziom, problem z tym GABA jest raczej długotrwały i długotrwale się go rozwiązuje. Tutaj też, jeżeli chodzi o GABA, no bo z, z suplementem GABA, no to on nie będzie działał, ale na przykład l jest takim suplentem, który bardzo bezpiecznie poziom GABA w nie jakimś znaczącym stopniu, ale bezpiecznym stopniu podnosi i można sprawdzić w jakim stopniu na przykład LTI na nas wycisza, czy jak nam pomaga, no i to też może wpływać, pokazywać nam jak na przykład wyższy poziom GABA wpływa na nasze funkcjonowanie, tak, czy lepiej się wtedy czujemy. I tutaj z GABA jest trochę takich bardzo podstawowych substancji, które też mogą na to pomóc i naprawdę bezpiecznych, więc pod tym względem można to sprawdzić. Ale ten poziom GABA jest tutaj problematyczny. Ogólnie też GABA powstaje z glutaminu. jest to główny neuroprzekaźnik właśnie pobudzający, o którym mówiłem. I właśnie też na przykład glutaminian w GABE musi powstać przy pomocy witaminy B6, więc też powiedzmy, że niedobory, szczególnie witaminy B6, ogólnie się mówi, że witaminy z ruchu B będą wpływać na neuroprzekaźniki, a szczególnie witaminy B6, więc mogą być różne kwestie, które na to wpływają. Ale też w przypadku. Fizycznych uszkodzeń mózgu, też bardzo mocno wystrzela nam poziom glutaminianu, co też jest na pewno kosztem GABA, i to w ogóle gdzieś tam mówi, jaka jest ta zależność. Oczywiście glutaminian też jest absolutnie niezbędny, jego nie można wyeliminować, ale nadmiar może być dla nas szkodliwy. No i też w ogóle o gabie mówi się, że w różnych y, zaburzeniach takich padaczkowych, gdzie układ nerwowy jest za bardzo pobudzony, właśnie ten problem jest z tym gaba. Tak? I tutaj mhm. dlatego między innymi też y, stosuje się dietę keto, która może ten poziom gaba w jakimś stopniu na, na, na wyciszenie układu nerwowego też wpływać, że to jest jakaś tam metoda wpływania na te, na te poziomy. Więc to pokazuje, że niski poziom gaba to ogólnie mocno pobudzony układ nerwowy, co wydaje się, że jest takim powszechnym po prostu problemem, który nas dotyka. Wiadomo, że raczej nie na poziomie chorobowym, ale na takim, że ten może styl życia, jakość życia, nasze poczucie nie jest na poziomie po prostu optymalnym. No i myślę, że ten styl życia będzie się pewnie przewijał cały czas, nie? Że, że to jest jakby takie uniwersalne lekarstwo na większość dolegliwości, z którymi się borykamy. No i też mówisz o takim przebodźcowaniu, a mi przebodźcowanie kojarzy się właśnie z bramką numer 3, czyli z dopaminą, czyli właśnie z tymi takimi szybkimi strzałami nagrody, właśnie tymi krótkimi formami, które nas angażują właśnie w, w internecie, czyli właśnie shorts. I to tak robione, żebyśmy. Byli zaciekawieni od pierwszej sekundy, no bo przecież prze, przewiniemy i tak jak powiedziałeś o tym słuchaniu muzyki, to pomyślałem, że teraz już ludzie nawet oglądają filmy a drugą ręką gdzieś tam scrollują w internecie, tak, no bo no, to, ale to, to, jest no. to nie jest tak bardzo angażujące, jakby się chciało. No to ta dopamina. Czy coś jeszcze o Gabie chciałbyś dodać? Myślę, że tyle. Mm. No gaba taka y, do, niedoborowa, tak jak wspomnieliśmy, ale jeżeli już ktoś by się decydował na jakieś mocniejsze, powiedzmy, środki, to bardzo bym polecał ostrożność, bo można sobie po prostu zaszkodzić, więc tutaj ostrożność. No, ja myślę, że w ogóle takie y, samowolne mieszanie przy tych neuroprzekaźnikach to nie jest dobry pomysł, bo domyślam się, że... Y, tak jak powiedziałem, że to nie jest jedna waha, którą przełożymy w naszym organizmie i to całkowicie. A dobra, to mam myślę, że mam zbyt niski poziom gaby, więc zrobię coś z tym. I to nie w taki sposób, jak z, 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 zalecasz czyli zadbanie o styl życia, tylko że. One gdzieś wszystkie wpływają wzajemnie na siebie. No jest o wiele więcej czynników, które wpływają na na to, jak się, na to, jak funkcjonujemy. No i też wspominałeś o, w, w kontekście no, tych działań, działania leków SSRI jako przeciwzapalne, i też powiedziałeś o wpływie yy, w, jakby, dietę w, w kontekście padaczki. No, ale też rozumiem, że dieta kategoniczna ma ten przeciwzapalny wpływ. Zależy, jak ją prowadzimy, tak naprawdę, bo y, jakby dieta, to czy jest ona zapalna, czy nie, no to możemy to określić na podstawie kalorii, no bo nadmiar kalorii raczej praktycznie w każdym wypadku jest prozapalny chyba że ktoś ma niedowagę no to tych kalorii musi jeść więcej czyli obiadanie się po prostu ogólnie rzecz biorąc obiadanie się nie czyli będzie jak robisz masę to też jesteś w stanie zapalnym Tak jeżeli zwiększasz swoją też tkankę tłuszczową no bo na pewno w jakimś tam stopniu yy, zwiększamy no to nie jest najzdrowsza na pewno, na pewno na pewno rodzaj diety. Myślę, że z czasem już gdzieś tam przeszły te mody na diety niskokaloryczne, czy tam to, że to nam przedłuża życie, czy, czy wpływa na nasze troje bardzo korzystnie. Jakieś y, okresowe może y, deficyty kaloryczne jak najbardziej, ale raczej długotrwały, nie? Czyli nie wierzysz w posty? uważam, że mają swoje zastosowanie i też na ten temat bardzo długi, dużo filmów w sumie, długich nagrywałem, ale w zależności od tego, jakie posty, bo taki intermittent fasting, czyli to okno żywieniowe, wydaje się, że raczej praktycznie korzyści żadne nie daje, jeżeli chodzi o same zdrowie, bo może być wygodne, może być fajne po prostu do stosowania, a jeżeli jest stosowanie w formie ETRF, czyli Porannego śniadania, po prostu jemy, siadania, a nie jemy po prostu kolacji, to jak najbardziej to już może mieć aspekt zdrowotny, że jest lepszy sen i nawet lepszy poziom kontroli insuliny i tak dalej, tak dalej. A jeżeli chodzi o posty, to uważam, że dla niektórych osób mogą się sprawdzić, jeżeli są pewne zaburzenia metaboliczne, ale no. to już jest taka kwestia troszkę bardziej zaawansowana, bo podczas postów no, do nich trzeba się przygotować i często na przykład spożywanie elektrolitów jest bardzo mocno wskazane, żeby sobie nie zaszkodzić podczas posty. żeby ja mówisz, o że takich dwu to... Tak. To można na myśli? Tak. Okay. Żeby na przykład nie mieć niskiego ciśnienia krwi, żeby nie mieć hipolikami, to też warto sprawdzić, czy nie mamy takich problemów, bo jak osoba, która na przykład jest szczupła, ma tendencję do hipolikemii, czy ogólnie jest po prostu zestresowana, bo bardzo często hipolikemia, czyli niski poziom glukozy we krwi, występuje u osób, które mają dużo stresu, nie wysypiają się, no i często nie dojadają. Jeżeli taka osoba nawet 24-godzinny post spróbuje zrobić, to się będzie czuła fatalnie, bo ten cukier jej będzie po prostu cały czas, y, ta glikamia będzie bardzo niska, mhm. co powoduje, że hormony stresowe będą ją podbijać i ta osoba będzie mocno zestresowana. Ale z kolei, jeżeli ktoś ma glikamię bardzo wysoką i ogólnie taki styl życia, no po prostu nadmiar kalorii i stanów zapalnych, a często też problemy stawowe tutaj bardzo dobrze na posty reagują, to te osoby mogą się czuć bardzo dobrze, bo mamy, załóżmy, nawet ktoś... Średnią glikemia ma 150, zaczyna post i ta glikemia powoli, powoli zaczyna gdzieś tam spadać. I nawet nawet po 5-7 dniach tak naprawdę u zdrowej osoby też yy, poziom glukozy nie powinien spadać poniżej poziomów 80 mg na decylitr przy postach. Po prostu na nie spada u zdrowej osoby, więc nie ma większych konsekwencji poza tym, że. No, czujemy taki głód, ale bym powiedział psychiczny, tak? Jeżeli oczywiście osoba ma więcej tkanki tłuszczowej, czy jakiegoś tam z jakiegoś przyzwyczajenia ten głód wy wynika, ale to nie jest tak, że my umieramy z głodu. Często też po kilku dniach w ogóle ten głód jeszcze się zmniejsza, jeżeli ktoś rzeczywiście gdzieś tam przejdzie te parę dni, ale może to mieć pewne, pewne zastosowanie. No, ale to już taka kwestia bardziej zaawansowana. Też nie chciałem mówić, że. Posty, główki są jakimś tam magicznym rozwiązaniem, yy, czy też metodą odchudzania, że na przykład nie wiem, trzy dni jemy co chcemy, trzy dni pościmy czy, czy mniej więcej takie wariacje ale mogą mieć pewne takie terapeutyczne właściwości w pewnych konkretnych dolegliwościach, że, bo ogólnie jeżeli chodzi o posty, to działa to w ten sposób. Znaczy, tak, ja najbardziej interpretuję korzyści z postów, że w naszym układzie, w, na w naszych jelitach znajduje się 80% układu odpornościowego, a więcej antyge najwięcej antygenów, czyli rzeczy, które stymulują nasz układ odpornościowy, po prostu pochodzi z naszego układu pokarmowego. Wiadomo, jak coś jemy, to może być zanieczyszczone, mogą być tam bakterie, pasożyty, dlatego ten układ odpornościowy musi sobie radzić z wszystkim, co otrzymujemy z pożywienia, ogólnie z układu pokarmowego. Mhm. A jeżeli przestajemy jeść przez dłuższy czas, i tutaj nie mówimy o 16 godzinach, tylko. Ciężko powiedzieć, czy to jest 24, czy 36, czy może 50 godzin, ale przy dłuższym poście po prostu ten układ odpornościowy zaczyna inaczej funkcjonować, zmniejszają się te stany zapalne i moje takie łapatologiczne, być może nie do końca naukowe wytłumaczenie jest takie, że ten układ odpornościowy może się zajmować trochę innymi rzeczami niż tym, co cały czas stymuluje go w jelitach i stąd właśnie yy, problemy Albo autoimmunologiczne, albo tkanek łącznych, tkanek twardych, po prostu się łagodzą bardzo mocno, bo to są specyficzne choroby, które najlepiej na to reagują. No abstrahując od problemów metabolicznych, no bo znowu przy cukrzycy i insulinoporności, po prostu jak nie jemy, no to wiadomo, że ta glukoza, ta glikemia powinna nam spadać, bo po prostu ją w jakimś tam stopniu zużywamy, a nie dostarczamy. Czyli nie traktujesz postów tak jak jako złoty skarb dietetyki, który za darmo zmieni Twoje życie. Zdecydowanie nie. No na postach też, jeżeli, jeżeli to robimy regularnie dłuższy czas, no to trzeba zwrócić uwagę, że nie dostarczamy wtedy przeważnie, nie dostarczamy witamin i składników mineralnych, więc to jest w ogóle trudne i podchwytliwe, no bo jeżeli tak z, z, to jest. No, bo jeżeli dobrze rozumiem, to jeżeli ja mam, powiedzmy, zapotrzebowanie kaloryczne 3000 na, na, na dzień i w jeden dzień robię sobie gudówkę, no to te 3000 muszę roz, rozłożyć na pozostałe 6 dni. Jeżeli nie chcesz chudnąć. No tak, jeżeli nie chcę chudnąć, więc to też nie jest takie łatwe, żeby, no tak jakby dorzucić. czy znaczy jest łatwe, nie? Tam zjesz trochę chrupków i będzie okej, okay. ale żeby w zdrowy sposób tego też więcej dostarczać jedzenia, nie? Że dużo rzeczy, dużo czynników trzeba mieć z tyłu głowy, jeżeli chcesz się tym odpowiednio zająć. Tak, i osoby z normalną, prawidłową masą ciała prawdopodobnie zbyt dużo na tym nie skorzystają w ogóle. Mogą mhm. mieć y, nawet negatywne efekty. Tutaj też debatuje się o wpływie na masę mięśniową, no bo też różne są opinie, ale raczej dochodzimy już do takiego y, wniosku w ogóle długofalowych, jeżeli chodzi o zdrowie i długowieczność, że raczej większa ilość białka jest dla nas bardziej korzystna niż szkodliwa, bo wiadomo, że są tam kwestie, że ograniczanie białka mogło wpływać na w ogóle zdrowie różnych narządów, w ogóle na naszą długowieczność i też, że te dostarczanie na przykład metioniny, dostarczanie tam jeszcze takich rzeczy innych związanych powiedzmy ze zdrowiem jest na nas negatywne, ale i jeszcze oczywiście był wpływ tego, że białko może uszkadzać kości czy tam Powiedzmy, nie wiem, w jakim stopniu uszkadzać kości. To, to jakby wszystko zostało zaprzeczone i białko nie jest dla nas szkodliwe. Na pewno nie w dawce 2 gramów na kilogram masy ciała, a i na, na kości wpływa bardzo korzystnie. Na nerek na pewno nie obciąża, nie zakwasza organizmu, ani innych problemów nie powoduje, ale co powoduje, to oczywiście też zwiększa sytość i. Może pomóc nam utrzymać prawidłową masę ciała, ale przede wszystkim większa ilość białka wspiera utrzymywanie masy mięśniowej, budowanie masy mięśniowej, która jest jednym z najważniejszych wyznaczników zdrowia i długowieczności, ale na zdrowie kości, też zdecydowanie białko na pewno wpływa na plus, o to gdzieś, gdzieś już z czasem doszliśmy, że białko nerek, yy, kości nie uszkadza, a wręcz je wspiera, więc raczej dostarczanie tego białka jest wskazane. A jeżeli mamy osobę, która pości regularnie naprawdę regularnie i te posty są gdzieś tam tłuszcze, to prawdopodobnie nie optymalizuje swoich przyrostów masy mięśniowej, mm. co może być z, z, po prostu samo w sobie konsekwencją. Czyli dla osób starszych to jest większe zagrożenie, niż coś, co mogłoby im pomóc, no bo jeszcze są to jakieś szalone statystyki, że w wieku 50 czy 60 lat każdy spadek kilograma masy ciała zwiększa ryzyko śmiertelności, bo z tego co... Rozumiem poprawnie, jeżeli źle to jakoś nazywam, zwiększa się ryzyko osteoporozy i każde złamanie, które miałoby miejsce no już w takim podeszłym wieku, może mieć o wiele bardziej przewlekłych konsekwencji, które, no, dla zdrowia. Tak. Jeżeli mamy złamanie bardzo poważne, na przykład kości udowej, czy jakieś złamanie biodra, no to często po prostu już się nie wychodzi w szpitalu, albo po prostu. Ta terapia jest tak długa, leżenie w szpitalu, odleżyny, jakieś inne rzeczy, brak ruchu powoduje, że w ogóle no już całe zdrowie gdzieś tam się pogarsza, a w ogóle też nie chodzimy, a w ogóle prędkość chodu też jest związana z naszym zdrowiem. Jeżeli ktoś zaczyna chodzić bardzo wolno, to jakby wskazuje, że różne rzeczy, bo to na poziomie umysłowym albo na poziomie strukturalnym po prostu już nasze zdrowie jest pogorszone, ale złamania bardzo mocno tutaj wpływają na zdrowie i jeżeli się odchudzamy mocno, to w ogóle... Tracimy suchą masę ciała, czyli masę mięśniową, ale też masę kostną i nawet masę narządów, dlatego też mocne odchudzanie czy diety głodówkowe no tutaj pod tym względem mogą być problematyczne. A wraz z wiekiem po 40, a szczególnie po 50, i już szczególnie po 60. i po 70. roku życia, utrzymywanie siły i masy mięśniowej jest jednym z naszych kluczowych czynników, żeby po prostu zadbać o nasze zdrowie i długowieczność. I w ogóle wiadomo, że tam siłę mięśniową najbardziej, najczęściej mierzy się siłą chwytu, która nie jest w ogóle. Idealnym markerem, tylko najprostszym do zbadania, ale y, ważne jest to, że jeżeli mamy większą siłę mięśniową, to po prostu, jeżeli mam, jesteśmy pod prysznicem, gdzieś się boślizniemy i mamy dużą siłę mięśniową, to jesteśmy w stanie się czegoś złapać, przytrzymać i się nie wywrócić, tak? Nie, nie doprowadzić do tej kontuzji. To jest w ogóle najprostsze możliwe wytłumaczenie, dlaczego mi warto mieć dużą siłę mięśniową. Y, oczywiście to, że jesteśmy samodzielni, różne rzeczy możemy gdzieś tam y, zrobić, podnieść, to jest bardzo kluczowe, ale ta siła i masa mięśniowa po prostu y, nas chroni. Przed, przed chorobami i w ogóle masa miśniowa jest prawdopodobnie też rezerwuarem i układu odpornościowego, w jakim stopniu na odporność wpływa. A bardzo mocno też masa miśniowa jest związana z rozwojem demencji, czyli jeżeli ktoś ma mniejszą masę miśniową, czy ten szybszy za nich masy miśniowej, to niestety demencję rozwija dużo szybciej. Więc dbanie o. To jest mało popularne u osób starszych, przynajmniej z tego co ja widzę, żeby trenować oporowo, siłowo, chodzić na siłownię, mm. czy cokolwiek, ale wydaje się, że to jest bardzo. Znaczy, wydaje się jednoznacznie, można powiedzieć, że to jest bardzo wskazana rzecz. No, i kwestia samooceny. Nawet gdzieś pamiętam, że mignał mi badanie, które mówi o liniowej zależności pomiędzy samooceną a wielkością bicepsa. No, więc. Okej, okay. okej. Okay. To co gdzieś naturalnie wiesz, może się sprawdzać. Co jest, jak już jesteśmy przy, przy kwestii, bo wspomniałeś o kwestii odporności i zależności między odpornością a, a elitami. Co myślisz o tym popularnym trendzie y, suplementacji kolagenu. To w ogóle kolagen to jest od zera do bohatera? 100%? Czyli... 4-5 lat temu w ogóle praktycznie kolagen uważano. uważano, że po prostu tak jak są wszystkie białka i aminokwasy, to tak jak je jemy, to one się rozkładają po prostu na te konkretne aminokwasy i nie ma szans, żeby ta prolina, hydroksyprolina trafiły, w akurat żeby nam odbudowały kolagen, tylko one po prostu w jelitach gdzieś się rozpuszczą, tak jak powiedzmy zostaną wchłonięte, tak jak wszystkie inne. Ale przez ostatnie lata mamy już ogromne metaanalizy, które wykazują, że jasno, jeżeli chodzi o efekt estetyczny, suplementacja kolagenem na pewno pomaga. To w ogóle nie ma wątpliwości, jest dużo takich badań dobrych, jakościowych i są już bodajże dwie czy trzy metaanalizy na ten temat, więc tam po... Że jesteśmy ładniejsi, jak suplementujemy kolagen? Zdecydowanie. I to, to rozumiem, że chodzi o taki kolagen kapsułkowy czy proszkowy, a nie kremy z kolagenem. Jeżeli chodzi o kremy z kolagenem, akurat... Tak, jeżeli chodzi o taką branżę, powiedzmy, beauty czy podawanie z, okay. z zewnątrz, nie bardzo się interesuje, ale y, trochę informacji na ten temat widziałem i nie słyszałem nigdy, żeby kolagen podawany z zewnątrz. W, się wchłaniał. Mhm. Wydaje mi się, że to też jest bardzo mało prawdopodobne, że białko kolagenowe, które z ogromną cząsteczką wchłaniało się przez skórę, wydaje mi się to absolutnie nieprawdopodobne, ale nie wiem. Są pewne rzeczy, które gdzieś tam w zdrowie skóry mogą wspierać, czy to jest różne formy witaminy A, czy też takie eksfolianty i inne rzeczy. Krem z filtrem jest mocno polecany też, więc to jakieś tam inne rzeczy pod względem takim zewnętrznym, ale jeszcze jeżeli chodzi o kolagen, to były też już wstępne badania, że suplementacja kolagenem też wspiera regenerację ścięgien, konkretnie uszkodzonych ścięgien, tam był Achillesa, i drugi był, wydaje mi się, że któryś z, ze ścięgien kolana, ale nie jestem pewien, kolanowych, więc w ogóle jeszcze taka dodatkowa kwestia, że kolagen być może po kontuzjach też, ale ścięgien, tak? No bo to, to są też typowo, nietypowe kontuzje, bo nie są to złamania, nie są to rany, chociaż nie wiem, czy na właśnie regenerację ran też nad kolagenem nie widziałem, bo jeśli chodzi o regenerację skóry taką przy ranach, to najczęściej to się stosuje na. Stosuję, testuję na osobach, które mają poparzenia, bo to jest są największe takie uszkodzenia skóry, i tam jakby moc, mocno można zobaczyć, jaka jest regeneracja. I wydaje mi się, że też na regeneracji skóry po oparzeniach było badanie z kolagenem, chociaż tutaj nie jestem pewien, ale jeżeli chodzi o jędrność i. Yy nawodnienie skóry i zmarszki Jednoznacznie, jednoznacznie tak. I dlatego też od jakiegoś czasu kolagen suplementuję. Mam nadzieję, że widać. Ostatnio się widzieliśmy, wiesz, miesiąc temu. Myślę, że już jestem młodszy od 2 No od razu młodszy gość. No. Jeszcze z tego, co obserwuję, to też kolagen zaczyna się stosować w przypadku łysienia andryg androgenowego. No bo jeżeli jest, działa na skórę, no to najprawdopodobniej też na wzrost włosa. To powiem Ci, że dużo robiłem też film na temat łysienia, ogólnie łysienia, znaczy mhm. bardzo dużo rodzajów w sumie. Usienia, właściwie łusienie androgenowe, no to wiadomo, że jest związane z androgenami. Gdzieś tam też. Yy, znaczy, no, są różne teorie, bo to już może nie będę się zagłębiał, ale różne ciekawe rzeczy naprawdę na temat usienia znalazłem, bo i terapia Czerwonym światłem i w ogóle ta. To jest w ogóle magia, nie? Że masz sobie świecić Czerwonym światłem przez 6 minut dziennie i to Ale są na to bardzo efekty. dobre badania na wypadanie włosów, naprawdę. Ja mówię o tym z pełnym przekonaniem, no niestety to mnie dotyka, więc szukam coraz większych, konkretniejszych. Sposobów, no i sobie świecę. Tak? A no to a masz ten hełm taki? Nie, nie, mam taką zwykłą lampę z Philipsa i sobie po prostu bo w ogóle też bardzo, też, też zacząłem się tym y, przejmować, y, jakby, bo nie chciałbym jednak, żeby mi te włosy wypadały, ale w ogóle robiłem duży research naprawdę i w ogóle wiadomo, że tam są finasteryt, czyli ten lek standardowy na DHT, y, podawany też może być miejscowo, może być doustnie. To jest w ogóle kwestia, którą podejmujemy czy z lekarzem, czy z trychologiem, czy z dermatologiem. To już kwestie do, 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 do dyskusji. Jest minoxidil, oczywiście ta terapia taka y, zewnętrzna, coś, co po prostu wspiera porost włosów wszędzie, bo to i na brodę się stosuje, i na i na włosy. Wydaje się, że skutki uboczne niewielkie. Skuteczność bardzo różna, to naprawdę. Różne są badania. Potem jest y, terapia mikroigłowaniem, ale przede wszystkim połączenie mikroigłowania z, mi z minoksydylem daje bardzo dobre efekty. Są na to też badania i w ogóle w badaniach naukowych, bo to nie są y, z reddita jakieś tam święte przypadki, tylko są badania naukowe na połączenie minoksididu z mikroigłowaniem. Jak ludziom naprawdę odrastają włosy o 6-8 miesięcy. nieprawdopodobne warkocze. Nieprawdopodobne, naprawdę. To się wydaje, że to jest photoshop, a to są badania naukowe normalnie. Ale co w ogóle y, znalazłem, i to może być śmieszne, to jest to, i, i ta teoria w ogóle gdzieś tam mocno, mocno mi utknęła, że y, nadmierne napięcie skóry. Yy, ogólnie, ogólnie, czaszki, to, że ta skóra się nie rusza, jest mocno napięta, powoduje, że wypadają włosy i masaż, taki specjalny rozluźnianie tego, też na to wpływa. I w ogóle. Zastanawiam yy, te... się, że to jest chyba też taki problem, yy, który może bardziej częściej mężczyzn dotyka kobiet, które noszą ciasne fryzury, czyli właśnie jakieś yy, warkocze, kuce, które powodują to napięcie, więc to jest chyba takie bardzo charakterystyczne, że wtedy często się mówi, a przynajmniej tak. tak słyszałem w liceum, że nie noś tak, bo ci będą włosy wypadać. Więc może rzeczywiście coś w tym jest. No, to jest, to jest ciekawe. W ogóle, no, yy, nie pamiętam, jaka była liczba dokładnie, ale w Stanach Zjednoczonych yy, rynek wypadania włosów to są miliardy. Wydaje mi się, że to około 80 hmm. miliardów rocznie jest warty ten rynek, co pokazuje, wiadomo, że to też jest yy, dla wielu osób, no to to jest w ogóle yy, kluczowa kwestia. Wpływa, no, i na samopożycie, i na nastrój, i na mnóstwo innych kwestii. Nie mamy na tej chwili takiego jednoznacznego super rozwiązania. Wiadomo, że są różne reakcje, naprawdę. Część osób na finastery, część osób na czy część na masaż reaguje super. W ogóle ciężko jest o odrost włosów, bo zapobieganie wypadaniu włosów, no to jedno, ale odrost włosów, no to jest gdzieś tam już druga kwestia, ale gdzieś tam. Mam no, problem, jest poważny, nie? bo tak widziałem jakieś statystyki, że to dotyczy 40% mężczyzn. Tak. I jak się zacząłem rozglądać, to rzeczywiście i z tego co widzę, to chyba Partek Czeka kiedyś o tym mówił, że to też jest trochę koreluje z otyłością, czyli jak jest większa, im większa otyłość, czy w ogóle jak się pojawia, no to pojawiają się większe prawdopodobieństwo tego, że to będzie turbo dla łysienia. To znaczy, że przyspiesza ten proces. A że no, zaczyna się. To robić coraz większym problemem, no to mam wrażenie, że to też się podwójnie napędza. Tak, ja widziałem akurat badania, że osoby, które szybciej łysieją, mają większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, że szybciej na te choroby. Yy, hmm. Mają rozwinięte te choroby, więc w ogóle. To ten minoksydyl. Tak, ale wydaje no, się. To chyba obniża ciśnienie, nie, jeżeli dobrze kojarzę, że a... może no, że to jednym z takich niebezpiecznych powikłań w momencie, kiedy e, mikro się, a potem stosujesz minoksydyl, może być obniżenie ciśnienia i zrobić ci się słabo. A dlatego dlatego się nie poleca po. E, że nie bezpośrednio po. No. Tak, tak, tak. No, to, to już jest, gdzieś tam kwestia jest, bo są na to ciekawe protokoły, bo w ogóle takie dosyć jasno e, rozpisane, ale. W ogóle wydaje się, że no, wypadanie włosów nie jest tylko kwestią estetyczną, nie? że jest kwestią zdrowotną, bo kwestia estetyczna jedna, zdrowotna druga. No, jest to jakiś taki miernik, nie? Że rzucamy na kogoś ok i można powiedzieć, czy on zdrowo wygląda i myślę, że też mam wrażenie, że te włosy były takim sygnałem, że ktoś jest zdrowy i płodny. Tak, ale kurczę, patrząc też na, to, na ten poziom DHT, który też ma swoje korzyści, bo wiadomo, DHT jest silniejszym androgenem niż testosteron. Hydrotestosteron, tak. czyli silniejszy brat testosteronu. Tak, pochodna jego. No to on też ma bardzo mocny wpływ, oczywiście też w ogóle na y, porost włosów poza, y, poza głową, bo tam powoduje wypadanie gdzie indziej, powoduje. Y, porost tych włosów, ale DHT też wpływa na bardzo mocno na te męskie, rozwój różnych męskich cech i na też budowanie masy mięśniowej, i na samoporzucie, i na libido, i na nastrój oczywiście, w pewnym stopniu, tak, ale y, tutaj wiemy, że stosowanie finastery duma bardzo poważne, y, może mieć bardzo poważne kwestie y, skutki uboczne i to też trzeba sobie jakby gdzieś tam policzyć, tak, jakie są, co jest... Y, nie też każdy dla tak, ciebie ważniejsze. Tak, nie każdy oczywiście, tak, bo też nie chcę mówić, że każdy ma te skutki uboczne, ale trzeba zwrócić uwagę, jak poziom DHT w ogóle na nas wpływa, że jest oczywiście to hormon, tak jak każdy, bardzo, bardzo kluczowy. U mężczyzn no to też można, można nie mieć nawet tak wysokiego poziomu DHT, a po prostu te receptory DHT są nadmiernie rozmieszczone. Mieszkał w Osobych i wiadomo, że jak patrzymy, że ojciec w wieku 25 lat już był syn, no to uh -huh. oczywiście, na przykład, Joe Cohen, ten założyci założyciel self Decode, mówił jakiś czas temu, że jego rodzice tam w wieku 40 czy, czy, czy 35 czy 40 lat już byli rodzice dziadkowie, byli wszyscy łysi. On ma powiedzmy, że nie wiem, 37-40 lat, i właśnie stosuje te różne terapie, bo i czerwone światło, i te mikroagulowanie. Jakieś tam środki, ale już nie pamiętam jakie. To jest ten od. Don't, Don't Die? Ten... Nie, nie, nie. To jest Brian Johnson. To ok. W ogóle to... zupełnie inny. Ten Joe Cohen jest takim moim większym faworytem, jeżeli chodzi o to, co robi i co pokazuje, mhm. ale nie ma niestety dobrego. Nie sprawdza się w rozmowach takich wideo, nie? Uh -huh. Czy audio. W pisaniu tak, ale w mówieniu niestety i to, to gdzieś tam jest trochę problematyczne, ale ponoć w tych olimpiadzie takich starzenia on się mniej starzeje w ciągu roku niż Brian Johnson. Jest takie coś, są takie <noise> zawody i może każdy się zgłosić, trzeba dwa wyniki w takim konkretnym laboratorium sprawdzić, nie. ile w ciągu roku się starzejesz i są normalnie. Znaczy nie trzeba z imienia nazwiska, bo niektórzy mają prawo. Olimpiada starzenia? Tak. O kurde. Są to takie, można być chyba, że komercyjne zawody, bo to jedna firma robi. Mhm. Ale Brian Johnson, czyli ten od blueprintu, wcale nie jest na pierwszym miejscu. Ten Joe Cohen miał jeden wynik, bo to trzeba chyba dwa zrobić. Ale po co roku. tam się mierzy? Jak w ciągu roku biologicznie, wydaje się mi się, starzałeś. że na, na poziomie telomerów, ale nie jestem pewien, bo nie sprawdzałem, bo to wydaje się, że y, to jak telomeraza jest aktywowana, jest wyznacznikiem najlepszym starzenia, po prostu patrzy ile w ciągu roku się starzeje i bodajże y, wynik Joe Cohena to jest 0,59 w ciągu roku, czyli w ciągu roku starzeje się o 0,59 roku. O roku. Okay. A tam potem jest 0,61, 0,67, i potem już tam na poziomie 0,71 i, i 5 już jest bardzo dużo osób. tak? Czyli te, ten wynik jest taki, wydaje się, że. A też w ogóle to bardzo ciekawe jest to, że Brian Johnson ma bardzo taką stricte, strasznie podejście do długowieczności, czyli je kolacji o godzinie 11 w dzień. Kładzie się o 20, śpi tam długo, wstaje o 5 i tam mnóstwo innych rzeczy, mnóstwo innych terapii. A Joe Cohen podchodzi do tego, że y, ma życie socjalne, że kładzie się często później i tak dalej, gdzieś tam to bardziej bilansuje. I wydaje się, że w ogóle. I, tak, i zupełnie dwie inne kwestie, bo też Brian Johnson no, to jest dieta oczywiście wege i taka bardzo mocno polifenolowa, bardzo mocno bogata w błonnik, a Joe Cohen mocno oparta na przykład na podrobach, zupełnie inne y, diety. Y, to, co ich łączy, to na pewno sylwetka, to, że chyba obaj testosteron biorą, bo Daniel to cohen też, yy, Brian Johnson na pewno. Ale... Co to za olimpiada na dopingu? No tutaj, jeżeli chodzi o Joe to, to nie wiem, jaki on miał, yy, ku temu wskazania, czy miał niski testosteron, bo on nie jest stary, ma, no nie mhm. wiem, 35, może 7 lat, ale Brian Johnson przy... W starszym wieku, ale przy tym, że jest na, był na dużym, teraz na mniejszym trochę deficycie kalorycznym, po prostu jakby nie brał testosteronu z zewnątrz, no to prawdopodobnie by miał bardzo niski, taki mm. bardzo niski. Tak samo jak on chyba też hormony tarczycy musi brać, gdzieś tam musi sobie pewne rzeczy yy, wyrównywać. No tutaj. To jest jego wybór, bo, bo to czy deficyt kaloryczny, tak jak mówiliśmy, niekoniecznie jest to potwierdzone, że to jest rzecz, która wspiera zdrowie i długowieczność. On taką, jego team wybrał taką metodę dbania o tą długowieczność, no ale w, w, tym, w tym stopniu po prostu musi sobie pewne rzeczy uzupełniać, bo przy takiej diecie, przy takim poziomie tkanki tłuszczowej i przy takiej kaloryczności, raczej jego hormony nie byłyby na odpowiednim, na, na optymalnym poziomie. Mhm. Dobrze. Dopomina. Co z tą dopominą? Trochę odpłynęliśmy. Tak. Wracamy. No, Dopomina no Ciekawa była ta rozmowa, że dużo rzeczy się dowiedziałem. No zupełnie nie, 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 nie dietetyczna też w sumie tak naprawdę, bo poza dietetyczną. Myślę, że to wszystko jest na takim, wiesz... zdrowiu. U, u, na temat zdrowia. U, na temat zdrowia, dokładnie, no. No, bo to jest, to jest temat, właśnie, no też tak jak ja często mówię, że właśnie dieta to jest jeden z elementów, ale prawdopodobnie nie najważniejszy, dlatego też o innych właśnie rozmawiamy, tak, bo wiadomo, tam wypadanie włosów, no to, chociaż mówiliśmy, że też ma aspekt zdrowotny, ale gdzieś tam nie jest to związane typowo z takim dbaniem o, o być może, z takim dbaniem o swoją długowieczność, tak samo jak dbanie o skórę czy kolagen też wydaje się, że nie jest taką rzeczą, ale w ogóle, no tutaj ja tego nie powiedziałem, że osoby, które szybciej, u, 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 u których szybciej powstają zmarszczki, też wpływa to na ich zdrowie i na ich długowieczność, w ogóle też to Pokazano. Dlatego dbanie o zdrowie skóry wydaje się, że znowu jest markerem długowieczności w ogóle naszego zdrowia. Yy, jeszcze raz, czyli to, że mam zmarszczki, to znaczy, że będę krócej żył? Jeżeli komuś szybciej powstają zmarszczki, to tak Ojej. wpływa to na ryzyko śmierci, na długowieczność i na rozwój chorób. I tutaj, bo to, tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że na pewno, jeżeli chodzi o powstawanie zmarszczek, mogą być tendencje genetyczne, ale bardzo mocny wpływ jest promieni, świat, promieni słonecznych bardzo mocny. To w ogóle są takie bardzo ciekawe y, zdjęcia, które można sobie wygooglować. Yy. Są takie na przykład kierowców ciężarówki, którzy jeżdżą z jedną, z jedną stroną, po prostu światło na nich pada i po prostu mają, jeżeli są takie ekstremalne przypadki, że ktoś bardzo długo tak robił, to po prostu jedna strona twarzy jest no po prostu jak innej osoby, ale teraz był taki ciekawy przypadek pani chyba 80-letniej, która smarowała sobie twarz kremem z filtrem, ale nie szyję i w ogóle jest twarz jędrna, a szyja taka zupełnie, zupełnie inna, Dziadezka. więc to oczywiście ma mhm. wpływ, a... Teraz mocno się dochodzi do tego, że ten nadmiar światła słonecznego jest, jest, jest szkodliwy. Znowu różne opinie, ale wydaje się, że, że szkodliwy dla na naszej No właśnie, bo to cały czas jednak te okulary nie, że filtry, że kremy z filtrem szkodzą. Tu powiem szczerze, że tak jeszcze się, jeszcze się zastanawiam nad tym. Na pewno poparzenia słoneczne, na pewno nadmiar słońca, no to, to jest szkodliwy, to, to jednoznacznie. Ale zastanawiam się, czy, czy, czy tego słońca nie warto unikać całkowicie, ale... To jeszcze gdzieś też, 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 też nad tym się zastanawiam, bo też takie w ogóle w branży powiedzmy beauty i o o skórę i zmarszki, też jest to, żeby krem z filtrem w ogóle stosować codziennie. To ostatnio gdzieś tam znajoma powiedziała, że bardzo poprawiła sobie stan stery, bardzo to naprawdę... Taka zmiana bardzo znacząca, tylko długo się nie widzieliśmy, tak Wie, ileś tam miesięcy. I mm -hmm. mówi, że właśnie ma taką rutynę, że przede wszystkim codziennie krem z filtrem y, tam 15 czy 30 rano, mimo że jest zima, że nie ma słońca. Nie zawsze ten krem z filtrem, i w ogóle to też często się powtarza w różnych badaniach, w różnych y, też takich osobach, które pochodzą do zdrowego stylu życia, że, żeby ten krem z filtrem stosować. Oczywiście Brian Johnson też wygląda jak wampir, wiadomo, jest totalnie mm -hmm. blady tego słońca unika, y, ale to kwestia, no, czy całkowicie, no, czy, czy nie, no, to, to, to jeszcze myślę, że kwestia. Przynajmniej dla mnie otwarta, bo wydaje się, że tutaj konsensus jest, żeby na pewno tego światła trochę unikać. Na pewno jest to, są to toksyny, przede wszystkim palenie papierosów, tak? No to to jest w ogóle gdzieś tam coś, co wpływa na zdrowie skóry bardzo mocno. No i prawdopodobnie stres, tak? Znaczy, tak. Prawdopodobnie stres to jednoznacznie. To zatrzymam cię, ale ostatnio miałem taką sytuację na przystanku, że podchodzi do mnie gości i mówi: Masz fajkę? I tak, zanim mu odpowiedziałem, to on mówi: Po skórze na twarzy widzę, że nie i poszedł. <laughs> to, to tak było. No, tak, że Wrocław zapraszamy. Okej, okay, okej. Okay. No i, i coś w tym jest, że wydaje się, że te kurze zmarszki, przede wszystkim, ale ogólnie rzecz biorąc, stan skóry się bardzo pogarsza od, od, od stylu życia, od odpalenia i od stresu, zdecydowanie też, bo na struktury kolega nawet to wpływa. No i wydaje się, znaczy, prawdopodobne wnioski są takie, że yy, stan skóry jest pewnym wyznacznikiem naszego stylu życia, bo to nie jest hmm. tak, że. To, że ktoś się, bo, bo też o stan skóry można dbać kremami, można innymi rzeczami dbać. Na tym się jakoś tam specjalnie nie znałem ale pewnie też można, być może nawet w znaczący sposób na to wpłynąć, ale wydaje się, że też po prostu stan skóry jest jakimś wyznacznikiem tego, jak dbamy o siebie ogólnie tego naszego zdrowego stylu życia, zdrowego albo niezdrowego. A jeżeli chodzi o dopaminę, to nie jest hormon, nie jest neuroprzekaźnik przyjemności, tylko oczekiwania nagrody, oczekiwania nagrody, ponieważ jeżeli mamy jakąś nagrodę, która sprawia nam przyjemność, a u myszy wyłączano receptory dopaminy, to one tę przyjemność odczuwały, tylko nie szukały tej przyjemności, nie szukały, nie szukały tego zwycięstwa, nie ciągnęły na przykład za dźwignię, która dawała im pokarm. Dlatego dopamina jest oczekiwaniem przyjemności, która nie zawsze. Yy, przychodzi, czyli nie zawsze wygrywamy i to jest bardzo istotne. Dlatego, jeżeli. Yy myszy dostają za pociągnięcie dźwigni nagrodę w postaci jedzenia za każdym razem, to nie jest to specjalnie dla nich, nie jest to dla nich tak bardzo mocno pociągające. Ale jeżeli dostają mniej więcej 40-50% razy nagrodę, to wtedy zdecydowanie chętniej pociągają po tą, za tą dźwignię i częściej do niej chodzą, tak? jeżeli to jest jakiś labirynt, który trzeba pokonać. Więc nie zawsze wygrywanie, nie zawsze otrzymywanie nagrody jest tutaj kluczowe I znowu dlatego hazard i różne zachowania pod tym względem są takie istotne. Dopamina, oczywiście, no problem mamy taki, że mnóstwo rzeczy nam tą dopaminę podnosi. Tutaj social media właśnie w ten sposób działają, że my nie wiemy, co otrzymamy, czyli hmm. jest powiadomienie, nie wiadomo, czy to jest SMS, czy to jest Instagram, czy tam jest mail, czy cokolwiek, czy, czy coś negatywnego, czy pozytywnego. I już się dopamina podniosła i zobaczymy, czy jest ta nagroda, czy nie, czy jest coś pozytywnego, czy nie. Wiadomo, że nie zawsze jest, i dlatego właśnie to jest ściągające. I tak samo, jak przeglądamy relacje, no to czy tam rolki, czy, czy coś takiego szybkiego, to w końcu coś, nie każda nam się rzecz podoba, czy tam nie każda jest interesująca, ale w końcu coś złapie, w końcu coś nam tą, tę dopaminę podniesie. To rozumiem, że o to chodzi, żeby nie każda nam się podobała, no bo tak jak mówisz, że jeżeli te myszy nie, w tych 40% dopiero dostawały jedzenie, no to 40% rolek miałoby nam się podobać, żebyśmy poszukiwali ich dalej. Ale to też łączy mi się z takimi teoriami zarządzania, że, w które mówią, że Najsilniej na motywację ludzi działają nieregularne i nieprzewidziane nagrody. Czyli bardziej prawdopodobne, że ja nigdy nie brałem na lunch swoich pracowników i teraz to zrobię, zadziała na nich o wiele lepiej niż na przykład taka podwyżka, której się spodziewałem. No, zakładając, że to tam jest toksyczne środowisko pracy. Tak, bo to tak samo można powiedzieć na najprostszych rzeczach, że jeżeli idziemy. No załóżmy, że jesteśmy jakimś tam, że jest to małe dziecko, idzie z rodzicami na lody. I teraz nie idzie sobie po prostu spacerem. I teraz z jednej strony tam rodzice mówią, że idziemy na lody, dochodzimy do lodziarni i okazuje się, że jest zamknięta. Straszny, By, było oczekiwanie. Nie otrzymało straszny spadek dopaminy. A z drugiej strony, jeżeli idziemy, nie było oczekiwania, tak? Nie, nie było zbudowanego tego oczekiwania, że idziemy na lody. No to też aż taki, takiego może efektu po tym, że, że te lody otrzymamy, nie będzie, bo nie było zbudowanego tego, tego oczekiwania, tak. Jeżeli, czyli nie oczekiwać po prostu. To, to też w jakimś tam stopniu, oczywiście może mieć znaczenie i w ogóle tutaj wrócę do tego eksperymentu na szczurach czy tam na myszach. Że jeżeli usuwamy dopaminę, receptory dopaminowe u, u myszy czy szczurów i mają dźwignię, która daje im jedzenie, ale nie mają dopaminy, to one nie pociągną tej dźwigni, bo ta jedna rzecz, darmowa wręcz, tak, pociągnięcie dźwigni jest za dużo, bo nie ma tego poszukiwania nagrody, nie ma poszukiwania w tym wypadku jedzenia. Nie pociągną tej dźwigni, umierają z głodu, bo nie zrobią tej jednej rzeczy, czyli bez dopaminy nic byśmy nie, nie poszukiwali, jakby, tak, nie ma tej ekstrapolacji, mm. bo tak naprawdę ekstrapolacji, ekstrawersji, bo dopamina jest. Y Takim neurotransmiterem ekstrawertycznym, wspiera ekstrawersję, wspiera to, że jesteśmy właśnie bardziej otwarci, bardziej gadatliwi, lepiej się odnajdujemy w grupie osób, gdzie serotonina raczej może powodować takie albo węższe grono, albo taką właśnie samotność, czy ewentualnie rozmowę z jedną osobą, ale nie przebywanie w klubie, tak? To nie jest ta idealna, idealny moment, żeby przebywać w dużej grupie osób. Spotkałem się z takim określeniem, że ktoś jest serotoninowy i dopaminowy, czyli trochę to jest takie odzwierciedlenie, że introwertyczny i ekstrawertyczny w takim psychologicznym wytłumaczeniu. Wiadomo, że nie niezorojownikowe, ale w dużym uproszczeniu. Tak, tak. I y, rzeczywiście dopamina, poziom dopaminy może dawać nam to, że mamy chęć do działania, mamy taką energię, ale też ma takie negatywne konsekwencje, bo może być to większa agresja, może być to właśnie takie negatywne odnoszenie się do ludzi, czyli rzeczywiście ta dopamina wpływać też na nasz nastrój, czy na nasze naszą na no, takie obejście do ludzi może być, może być negatywne, jeżeli tej dopaminy mamy. Do, dopaminy mamy zbyt dużo, jesteśmy tym typem dopaminowym. No i oczywiście dopamina, jeżeli chodzi o substancje, tak, no, stosowanie substancji bardzo mocno podnosi, no, tak, narkotyków różnego rodzaju, czy, czy, czy po prostu substancji takich uzależniających, bardzo mocno podnosi poziom dopaminy, gdzie amfetamina będzie na pewno takim przykładem zdecydowanie mocniejszym niż Chyba kokaina. Tak naj, najwyżej, nie? Tak, w, wydaje mi się, że tak. W statystykach się pojawia. Tak, nie wiem, czy jakieś inne są środki, które są, nie wiem, nowsze, czy jakieś tam takie trochę nieprzebadane, ale amfetamina to jest 120%, 12 razy podnosi się dopamina, a kokaina powiedzmy 2-2,5 razy, więc to w ogóle jest, jeżeli chodzi o wpływ amfetaminy, to, to w ogóle wiadomo, że to jest taki, wydaje się, najgorszy narkotyk. Jak ktoś bierze amfetaminę, to bardzo często w ogóle widać, że to jest osoba, która już po prostu to życie, no, jest, widać po prostu po, po wszystkim. I jeżeli sobie tą dopaminę tak mocno podnosimy, no to wiadomo, że ją po prostu potem niszczymy. I z tego, co wiem, nie z własnym doświadczeń, ale po amfetaminie po prostu następnego dnia życie jest po prostu tragiczne, tak? Po prostu jesteśmy totalnie wypruci z wszystkiego. Taki kac po tym wszystkim. Tak. I to taki, taki nieprawdopodobny taki kac na poziomie głowy, na poziomie mentalnym, że nie ma energii na nic. Yy, więc yy, w ten sposób działa też uzależnienie. Oczywiście po prostu, że podnosimy sobie tą dopaminę i to różnymi różnymi środkami, które też tutaj lubimy. I to zmniejsza wrażliwość receptorów na, na dopaminę, bo już nawet nie, nie chodzi o amfetaminę, ale o wszystkie rzeczy, które w taki nienaturalny sposób ją podnoszą. Tak, może z jednej strony w ogóle kończyć nam się jakby zapas. Akurat jeżeli chodzi o dopaminę, to ona powstaje: jest tyrozyna, tak jakby tryptofan, to jest tyrozyna, mhm. potem jest L-dopa, lewodopa, czyli lek stosowany w chorobie Parkinsona bardzo powszechnie. Potem jest dopamina, adrenalina i noradrenalina, czyli katecholaminy, czyli w ogóle z dopaminy też powstają te hormony takie powiedzmy stresowe, dlatego też jeżeli mamy dużo stresu, no to adrenalina i noradrenalina jakby zabierają nam tam dopaminę, więc na to też warto zwrócić uwagę. Czy L-Dopa jest odpowiedzialna za właśnie powstrzymania tych niekontrolowanych ruchów? Tak, L-Dopa pow powoduje, że lepiej chodzimy, że nie ma te, tego, tego na przykład takie trzęsienia. Odrygania. Tak, trzęsienia. Ale ma też skutki uboczne, bo eldopa. W ogóle bardzo ciekawe jest to, że osoby, które stosują l właśnie w chorobie Parkinsona, częściej rozwijają nauk hazardowy. W ogóle to jest udokumentowane. Ale są też oczywiście skutki uboczne. Są to takie w ogóle, jakby ktoś sam brał, no to na przykład wysokie ciśnienie krwi, problemy mhm. z bólami głowy i w ogóle takie nieprzyjemne. Ale osoby, które biorą L-dopę, mają też na przykład tak zaciśnięte dłonie często. I czasem się pojawia takie coś, że takie gałki oczne w ogóle się... Uciekające. Tak, uciekające. I w ogóle to można zobaczyć, yy, trochę może to dziwne, ale Hillary Clinton, jak była, y, walczyła o fotel prezydenta, to było kilka takich nagrań, że miała dokładnie takie objawy, że traciła tak jakby przytomność przez chwilę, przez chwilę dosłownie, to ciało się stawało sztywne i często miała właśnie tak ściśnięte ręce, co raczej wskazywało, że po prostu brała LDP w jakichś tam dawkach, wiadomo, że po prostu funkcjonować dobrze. Mhm. No dobra. I dopamina oczywiście też niski poziom dopaminy będzie związany też często z gorszym nastrojem. Jak najbardziej tutaj możemy to powiązać, że serotonina czy dopamina mogą być tutaj po prostu problematyczne. Czyli znowu mamy taką sytuację, że zbyt niski poziom dopaminy to są te szczury, które nie chcą pociągnąć za dźwignię, bo nic mi się nie chce, bo brakuje mi tego jednego puzla do tego, żeby ruszyć z miejsca. A z drugiej strony w momencie, kiedy jest przeciążenie tą dopaminą, czyli no powiedzmy ten amfetaminowy high, no to mamy gwarancję po prostu takiego wielkiego zjazdu, który domyślam się, że jest takim... No, no właśnie, czy te receptory... Wracają do tego wyjściowego stanu? Czy za każdym razem, kiedy my sobie zafundujemy, właśnie jakby te dopaminowe strzały w postaci Instagrama, porno, alkoholów, papierosów i, i, i jedzenia fast foodowego, bo domyślam się, że to są wszystko czynniki, które na to wpływają, czy to przesuwa nam te granice? Czy my, czy możemy być tymi ludźmi sprzed tych wszystkich wydarzeń? Czy już da się to zresetować? Bardzo często da się pytanie, jak długi jest problem, bo jeżeli ktoś ma, nie wiem, 20, 30 lat i 20 lat ogląda porno, na przykład, no to zmiany w mózgu już mogą być dosyć mocno znaczące. Ciężko jest to gdzieś tam cofnąć. I tak samo, jeżeli ktoś od bardzo dawna, no teraz mamy takie pokolenie, tak? Czyli yy, młode osoby od hmm. zawsze są yy, narażone na social media. Trochę o to pytam, nie? Bo mam takie poczucie, że to jest pokolenie, które jest zanurzone w tym dopalinowym jezior jeziorku. Wydaje mi się, że może być to mocno problematyczne, bo do co najmniej do 25 roku życia wiele osób mówi, że do 30 roku życia mózg się kształtuje, szczególnie kora przedczołowa, ale jeżeli powo powodujemy, że tej dopaminy się wydziela dużo, myślę, że może mieć, to, może mieć to konsekwencje, no ale też ciężko mhm. jednoznacznie powiedzieć. To jest taki wielki też eksperyment, y tak naprawdę być może y społeczny. A w ogóle też y wcześniej jak to nagrywaliśmy, tak, pytałeś o y kontekst. Y Orientacji seksualnej i poszukałem na ten temat i znalazłem jedno ciekawe badanie, które wykazało, że osoba, która leczyła się na schizofrenię, w ogóle wysoki poziom dopaminy jest związany też z rozwojem schizofrenii i w ogóle na przykład palenie marihuany wpływa na rozwój schizofrenii. To jest akurat ten skutek uboczny, który jest udokumentowany i schizofrenia też często mężczyźni w takim dorosłym wieku, 20 15, 30 na przykład lat, to jest ten często moment, gdzie to, gdzie to powstaje i w ogóle była to, jest to case study, więc to jest. To nie jest badanie populacyjne, ale bardzo ciekawe, osoba miała schizofrenię i była, był mężczyzną heteroseksualnym o bardzo niskim libido. Dostał lek wpływający na poziom dopaminy, obniżającym poziom dopaminy i stał się z mężczyzną homoseksualnym z bardzo wysokim libido, I jak odstawił lek, to wróciło tak, jak było. Był heteroseksualny. Wydaje mi się, że libido mu się już trochę podwyższyło sprzed tego pierwszego etapu, mhm. ale w ogóle. Coś niesamowitego, że, że, że coś takiego zostało opisane. Ciekawe, bo w ogóle też były badania na temat tego, jakie y, hormony, jakie neuroprzekaźniki mają osoby dominujące na przykład w więzieniach. To gdzieś no. tam z, zaczęło się na tych małych zwierzętach, nie pamiętam, czy to były kraby, czy, czy jakieś tam inne małe zwierzęta y, wodne, ale w każdym razie osoby dominujące w hierarchiach takich właśnie często mają wysoki poziom seroteiny, a niekoniecznie wcale wysoki poziom testosteronu. Hmm. że w ogóle to, y, wydaje się, że tutaj dopamina jest taka agresywna. Wysoki jest... poziom serotoniny, tak, czyli są serotoniny. spokojne. Tak, że wydaje się, że dominacja społeczna jest związana z tym, po, pozycja dominująca y, społeczna jest związana z tym, że mamy wysoki poziom serotoniny, jakby jest ten spokój, jakby, jakby, domin, domin, jakby dominujemy, ale to takie jakby przełożenie. Ciężko powiedzieć, czy to rzeczywiście tak wygląda, ale były takie badania, że, tak że takie wnioski były i właśnie wcale nie był to, te osoby wcale nie miały wysokiego testosteronu też. Co, co też, gdzieś tam z taką naszą yy, powszechną jakby wiedzą na temat testosteronu, może się, może się nie, nie łączyć za bardzo. Hmm. Ciekawe. No to mnie zaskoczyłeś. No dobra, to w takim razie, jak zadbać o to, żeby ten poziom dopaminy był optymalny? Domyślam się, że naturalną odpowiedzią, która przychodzi tutaj, to jest unikanie tych wszystkich pokus. E, ale co ty byś jeszcze polecił? Tak, i pokus tutaj, tych, które rzeczywiście mamy, bo nie uważam, żeby Pi ciekawe było tutaj. Szczególnie problematyczne, żeby to była ta rzecz, która rozwala nam dopaminę, tylko mhm. właśnie social media, powiadomienia i ogólnie, żeby trochę te impulsy. Ograniczać, żeby nie, nie reagować na te wszystkie impulsy, które gdzieś tam mamy, gdzie, jest, gdzie jesteśmy bardzo mocno zabiegani, gdzie od rana do wieczora telefon, od rana do wieczora powiadomienia i inne różne rzeczy, które nas stymulują. No i znowu tutaj, jeżeli chodzi o regulację neuroprzekaźników i, i dopaminy, oczywiście jest to aktywność fizyczna, oczywiście jest to przebywanie na zewnątrz, jest to metody róż, różne redukcji stresu. Zdrowy styl życia. Tutaj już, jeżeli chodzi o dietę, mówi się, że dieta bardziej białkowa bardziej wpływa na poziom dopaminy, czyli po prostu zadbać o to, żeby białka w diecie było, no ja bym polecał, żeby dążyć tak do 1,6 grama lub więcej na kilograma z ciała białka, mhm. czyli raczej większej ilości, okay. a, a nie, nie jakieś tam małe. I poza tym ogólnie taki, taki zdrowy styl życia, bo reszta rzeczy już, powiedzmy, ukierunkowanych typowo na dopaminę, no to już są kwestie wiadomo, no po prostu, czy, czy, czy suplementacyjne, czy środki oczywiście mogą na to wpływać, ale zdrowy styl życia i unikanie tych rzeczy, które na, na ten, nam ten poziom dopaminy tak naprawdę zabierają, jest tutaj bardzo Wskazane tak naprawdę rzeczy takie jak y, czas pracy głębokiej, czy rutyny, że pewne rzeczy sobie ograniczamy, tak? Czyli na przykład w tym momencie nie mamy telefonu, czy w te dni nie mamy y, social mediów, czy telefonu, czy jakieś takie rzeczy sobie ograniczamy, które są teraz problematyczne, bo dla jednej osoby może to być y, YouTube, dla innej osoby może być to być właśnie porno, a dla którejś osoby może być to TikTok, czy tam Instagram, czy cokolwiek innego, czy jakieś inne rzeczy, nie wiem. Może ktoś jest uzależniony od Vinted, tak, czy od jakichś innych aplikacji, ale ograniczanie tych rzeczy, które nas bardzo mocno. Cały czas stymulują. No, każdy wie, każdy tak, wie, tak. czego nie powinien robić, a co robi. Tak, i w ogóle bardzo polecam taki licznik czasu przed ekranem, który jest w każdym praktycznie telefonie, zobaczyć, ile czasu dziennie spędzamy w ogóle przy telefonie i na konkretnych aplikacjach, bo tam przeważnie jest to podzielone i zobaczyć po prostu, ile czasu rzeczywiście spędzamy na, te, na tych aplikacjach. Mhm. No i ja po, polecę od razu, żeby blokować, bo mam wrażenie, że nie da się tego tak naprawdę kontrolować, że to już jest to tak silne. To, to jest. To jesteś ty kontra zespoły psychologów, którzy wiedzą, jak. Jaki kolor przycisku zrobić, żebyś ty był najbardziej, y, najbardziej chciał kliknąć w to powiadomienie, żeby dowiedzieć się, y, co, co ci właściwie wyskoczyło? Tak. W ogóle wyłączenie powiadomień to jakaś tam pierwsza rzecz, ale też ja, tak jak tak rozmawialiśmy wcześniej, ja usuwam po prostu Instagrama, jak go nie używam, bo y, tak jak rozmawiałem z paroma osobami, które też różne eksperymenty ograniczania, wracania, ograniczania do, do social mediów testowały, to właśnie, jeżeli ta aplikacja jest, to często po prostu. Po prostu to wciąga. 10-15 minut po prostu znika, nie wiadomo na czym i nie wiadomo po co. No Jeszcze właśnie. jest często tak. Ja tu wszedłem i. Tak, że coś chciałem znaleźć, ale coś tam odwróciło tą uwagę i w ogóle za po co ja tu wszedłem właśnie. No? No, mam wrażenie, że za niedługo to te, te osoby, które będą potrafiły się przed, przed, przed tym powstrzymać, będą rządzić światem. Że rzeczywiście większość osób będzie taka, która No co ja miałem zrobić? A dobra, to już tam sobie poglądam dalej te kotki śmieszne. No, tutaj oczywiście problem jest, jeżeli pracujemy w jakimś tam stopniu w social mediach, bo to jest, to jest trochę innego, co innego. Ale jeżeli ktoś konsumuje, no to y, wydaje się, że jest to prostsze, tak, żeby to. Chociaż nie wiem, może, może nie jest, może rzeczywiście. Wtedy jest to ucieczka w ogóle do, od świata zawodowego do, do to, świata. Kto to będzie oglądał w takim razie? No i właśnie to jest, to jest też problem, że yy, teraz oczywiście na YouTubie o tym mówimy, bo, bo, bo na różnych platformach można o takich rzeczach też mówić, na Instagramie można mówić, żeby ograniczać Instagrama. Ale gdzie w ogóle o tym, gdzie tą wieść taką nieść? tak? No, najczęściej na social mediach jak mówimy, jak, mm -hmm. jak dbać o swoje zdrowie. A co jeżeli tych social mediów właśnie nie będzie, nie? Gdzieś tam, no, to, to to mnie zastanawia. Też zastanawia mnie to, że wiele osób, które zajmuje się zdrowiem, czy yy, biznesem, powiedzmy zdrowia, no właśnie w social mediach przede wszystkim ma swój biznes, więc nie do końca wiąże się to ten przekaz unikania social mediów nie, nie, nie do końca z takim biznesowym przekazem się wiąże. Więc to jest problematyczne, że my często w ogóle różne informacje, nie wiem, polityczne, takie, co się w ogóle dzieje na świecie, czerpiemy właśnie z social mediów. To jest takie źródło informacji. Stąd też FOMO, ten fear of missing out, że nie wiemy, co u naszych znajomych, ale też nie wiemy w ogóle, co się na świecie dzieje, jeżeli nie, nie korzystamy z social mediów. Mm. Więc to się robi gdzieś tam pod tym względem w ogóle takie uzależnienie, że stamtąd czerpiemy po prostu informacje. No i co, co, co z tym dalej? Skąd te informacje będziemy mieli? A może no. te informacje nie są potrzebne za bardzo? Zobaczymy jeszcze. I ja powiem ci, że system coraz bardziej zdania, że nie są potrzebne, i ja stosuję dietę niskoinformacyjną, i czyli ograniczam praktycznie kontakt, który obserwuję. A często obserwuję kogoś i wyciszam go, żeby mi się to nie pokazywało. Z tego względu, że, że czułem się a mam wrażenie, że COVID pokazał, że jak coś jest naprawdę ważnego, to policja będzie jeździć po ulicy, mówiąc: Zostańcie w domach. Więc nie przeoczysz tego. I myślę, że też taki profesor na psychologię, który nie miał telefonu, i on mówił, że jakoś nigdy mu się nie zdarzyło, żeby ważne informacje do niego nie docierały. I to mi pokazało, że, że da się żyć bez tego, tylko że to jest po części nasza decyzja. No, zdecydowanie bardzo mądre słowa, chociaż. COVID, to też pandemia, to eksplozja totalna social mediów, użycia wszystkiego. Mhm. YouTube, YouTube na pewno, nie wiem jak tam reszta, ale YouTube miał po prostu ogromne wykorzystanie, tak? Po prostu ludzie dużo więcej czasu przeznaczali. To też pokazuje, że to taka ucieczka. No, też jak jesteśmy zamknięci w domu, no, to już nie, nie tak dużo rzeczy rzeczywiście nam zostaje do zrobienia, jeżeli to są całe dnie w ogóle, ale to pokazuje, no, no jak to wygląda w wolnym czasie, czy, czy na poprawę nastroju, po prostu są to social media. Mhm. Acetylocholina. Tak, neuroprzekaźnik. Tutaj, jak mówiliśmy sobie, żeby się nie bawić z neuroprzekaźnikami, to jeżeli mówimy o acetylocholinie, to jest ten, z którym można się bawić? najbardziej można się bawić. Tak, to jest ten, na który można rzeczywiście wpływać, i są na to oczywiście metody związane ze stylem życia najważniejsze. Ale też suplementy jak najbardziej tutaj można scestować i sprawdzić. Ale jeżeli chodzi o acetylocholinę, acetylocholina wpływa i na napięcie mięśni, dlatego w miasteni Gravis, jeżeli mamy zaburzenia, właśnie receptorów acetylocholinowych i poziom acetylocholiny ogólnie jest obniżony, to mamy na przykład opadającą wargę czy powiekę ogólnie. Zespół takiego rozluźnienia, powiedzmy, mięśni, często mięśni oddechowych, co w ogóle może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Mm. Acetylocholina w ogóle działa przeciwzapalnie silnie na, na nasz organizm, więc tutaj cały ten system acetylocholinowy. Jest związany właśnie z kontrolą stanów zapalnych, a to, co nas najbardziej interesuje, i w ogóle acetylocholina pierwszy, odkryty neuroprzekaźnik, co ciekawe, nie serotonina, nie dopomina, tylko acetylocholina, bodajże tam w 900, 1912 czy 1914 roku. I acetylocholina, to, co nas najbardziej interesuje, to jest nauka i koncentracja, czyli odpowiedni poziom acetylocholiny, jest to lepsza nauka, lepsze zapamiętywanie, pamięć robocza, ogólnie lepsza praca mózgu. Jest też niewielki wpływ przebadany, że poziom acetylocholiny w ogóle może wpływać na depresję i to nawet widziałem takie badania, że wysoki, zbyt wysoki poziom acetylocholiny może prowadzić do objawów depresyjnych, ale wydaje się, że zbyt niski też. Bo będą na przykład większe stany zapalne, to też wpływa na, na cały nasz organizm. Jest tutaj oczywiście kwestia, no jeżeli stosujemy mocne środki, które mocno wpływają na poziom acetylocholiny, bo o takich nie będziemy mówić, no to trzeba na to zwrócić uwagę. Przy podstawowych raczej większego problemu nie będzie. Dlaczego? Ponieważ acetylocholina działa w ten sposób, że jeżeli podwyższamy jego poziom, to ona zaczyna działać na poziomie receptorów coraz lepiej, i to oczywiście najlepiej obrazuje osoba, która się uczy większość życia, studiuje jakieś nowe książki. Yy, Nauka instrumentów muzycznych czy, czy języków obcych, czyli te najbardziej sztampowe takie rzeczy, które wpływają na rozwój mózgu. Jeżeli ktoś poświęca na to większość swojego życia, to poziom acetylcholiny, receptory, w ogóle praca mózgu jest na wysokim poziomie. A jeżeli mamy osobę, która na przykład ma 40-50 lat, a przez ostatnie 20-30, no, żadnej edukacji własnej czy, czy formalnej nie uświadczyła, mhm. no to niestety na początku jest bardzo trudno cokolwiek zapamiętać, bardzo trudno jest cokolwiek się nauczyć, ponieważ. Jakby to wszystko nie działa odpowiednio. Więc acetylocholina taki. Powiedzmy, że jeżeli chodzi o, o naukę i pracę mózgu, e, złoty gral, który rzeczywiście chcemy mieć na wysokim poziomie. Znowu dbając tutaj, oczywiście też o, o aktywność fizyczną i inne wszystkie rzeczy związane ze stylem życia jak najbardziej, ale dbając o to, żeby ten mózg cały czas stymulować, będzie to bardzo mocno wpływać na to, żeby ta acetylocholina działała jak najlepiej długofalowo. No i tutaj też, oczywiście to pokazuje, że o taką acetyrocholinę nie, nie zadbamy sobie w tydzień, tylko raczej w miesiące, w lata i właściwie przez większość naszego życia. No i niski poziom acetylocholiny bardzo mocno jest powiązany z. Rozwojem demencji chorobą Alzheimera są leki takie łagodne, które wpływają na poziom acetylocholiny, hamujące jej rozpad, które w demencji są stosowane. To jest jeszcze taki jakby pierwszy poziom. Wiadomo, że są też bardziej zaawansowane środki wpływające na poziom acetylocholiny, czyli racetamy, które są stosowane przy, między innymi na poziom acetylocholiny, bo one też na metabolizm mózgu wpływają, ale stosowane też przy urazach mózgu, po uszkodzeniach mózgu. Więc wydaje się, że ta acetylocholina oto dba o to, żeby też ten mózg funkcjonował odpowiednio długofalowo i jeżeli no, chcemy w jakimś tam stopniu y, powiedzmy zmniejszać ryzyko neurodegeneracji, to powinniśmy po prostu dbać o poziom ocetylcholiny, ale to przekłada się na to, że powinniśmy po prostu ten mózg cały czas stymulować. Tutaj też często przejście na emeryturę zrezygnowanie z pracy zawodowej powoduje, że ta degeneracja mózgu po prostu bardzo szybko postępuje, bo pewnych informacji nie przyswajamy, nie mamy tych stymulacji takiego mózgu, ale tu nie mówimy o takiej stymulacji social mediami, tylko takimi informacjami, y, nauką czy edukacją takiego aktywnego poszukiwania i przyswajania informacji. No, to takie chyba jest powszechne, że ma, ma, ma się takie wyobrażenie, że te osoby mają, starsze, które nie są tak aktywne, e, mają problemy z tym, żeby się uczyć, przyswajać nowych rzeczy i wręcz, ma, no a ja tam nie znam się na tych komputerach, to nawet nie będę próbował się tego uczyć. Tak. Więc to, to, to widzisz i to jest kolejna rzecz, którą wyjaśniamy na takim bardzo niskim właśnie neuroprzekaźnikowym poziomie. Ale mówiłeś o tym, że nad tym można majstrować i czyli rozumiem, że z jedną, jednym z, jedną z dróg jest kwestia związana z tym, żeby się uczyć i żeby no, jakby nie obrastać tym chem, czyli być ciągle tym to, toczącym się głazem, ale domyślam się, że też są jakieś łatwiejsze drogi. Tak. Jeszcze jedna rzecz, bo są różne objawy niedoborów acetylocholiny, ogólnie okay. tam gorsza pamięć i tak dalej, ale jedna rzecz, którą zawsze lubię mówić, to jest to, że jeszcze nie poniżej limitu prędkości jest czymś, co może być związane z niską acetylocholiną, że po prostu nie ogarniamy jakby naszego otoczenia, tak? Jesteśmy, mhm. ten mózg nie funkcjonujesz na odpowiednim poziomie i to y, wydaje się, że z wiekiem, no to tam jest bezpieczeństwo, że jeździmy wolniej i różne tego typu rzeczy. Y, nie mówię o, o tym, żeby jeździć bardzo szybko i w ogóle gdzieś tam z czasem w ogóle też y, dochodzę do wniosku, że podróż samochodem to jest bardzo niebezpieczna rzecz i w ogóle jedna, jeden z bardzo częstych przypadków zgonów w ogóle. W Polsce może aż nie tak bardzo, w Stanach y, w grupie tej wiekowej 20, 30 i 39 to jest jedna mhm. z najczęstszych przyczyn zgonów bo wiadomo, się szybciej jeździ i w ogóle gdzieś tam dużo więcej się też podróżuje samochodem niż w Polsce, bo my nie mamy takiego dużego kraju, żeby tak dużo jeździć, ale jeżeli widzimy, że ktoś no, z roku na rok zaczyna po prostu na 5 miesiące jechać 30 i ogólnie tak z, 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 ze strachem w oczach, że tak powiem, to może wskazywać, że już ten poziom acetydochliny dosyć, dosyć szybko spada. To jest tak, jest że bezpiecznie to, nisko. Tak, że to, że, że to szybko się zmniejszyło. Jeżeli chodzi o poziom acetylocholiny, jeżeli chodzi o jej zwiększanie, to najprostsze metody to są hamowanie jej rozkładu, czyli inhibitory acetylocholinoesterazy, czyli tego enzymu, który ją rozkłada, i najbardziej znana jest hubercyna A jako suplement. Bardzo łagodny, naprawdę bardzo łagodny suplement. I galantamina A bardziej jako lek właśnie w demencji. Też bardzo łagodne, bardzo podobne działanie. Niektórzy odczuwają lekkie, lekką poprawę koncentracji. Naprawdę środki bardzo łagodne, ale co ciekawe tutaj też ten, ten temat też lubię zaznaczać, że inhibitory acetylocholiny teraz te dwa konkretne środki stosowane przed snem powodują, że mamy nieprawdopodobnie Rzeczywiste sny, nieprawdopodobnie rzeczywiste sny. I tak jak ja Hubercyny A raczej nie odczuwałem, jeżeli chodzi o efekty pracy mózgu, ale jak wziąłem na sen, to są nieprawdopodobne. To naprawdę ciężko jest opisać, jak wyraźne są sny. To nie poprawia jakości snu, bo często się budzimy, mhm. ale jeżeli ktoś na przykład chciałby poćwiczyć sobie świadome śnienie, które jest naukowo udowodnioną rzeczą, można jak najbardziej świadomie śnić, po prostu wypracować to, albo po prostu mieć bardziej realistyczne sny, to można spróbować i polecam. Jak najmniejsze dawki, bo, bo efekty są bardzo mocne. To jest taka najbardziej podstawowa rzecz długofalowa można stosować. Znaczy tutaj nie na sen, tylko w ciągu dnia dla poprawy pracy mózgu. Mhm. Potem mamy wersję choliny, czyli rzeczy, która jest jakby prekursorem. Acetylocholiny. No i cholinę jako suplement mamy w czterech wersjach dwuwinian choliny raczej wspiera tylko wątrobę na pracę mózgu na układ nerwowy. Raczej nie, raczej nie wpływa w ogóle. Potem jest DMAE, też raczej większego efektu nie ma. Potem jest alfa GPC, która działa i na efekty treningowe, i na siłę, i na skupienie, ale były pewne badania, że może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i przy dłuższej suplentacji dlatego raczej już nie polecam, w ogóle jej nie stosuję. No i jest CDP-cholina, która ma trochę mniej choliny w sobie niż alfa-GPC, ale jako też, że ma prekursor urdyny, jest w ogóle bardzo fajnym środkiem, który może, szczególnie w połączeniu z omega-3, regenerować nasz układ nerwowy długofalowo. Nie jest za bardzo stymulująca, można ją brać rano i po południu, nie wpływa też na te efekty związane ze snem. i Można ją stosować naprawdę długo, 3, nawet 6 miesięcy, w takim celu, Lekkie, poprawy pracy mózgu, bo to też nie są jakieś spektakularne efekty, chociaż oczywiście są osoby bardziej i mniej wrażliwe na to. No i potem na przykład można powiedzieć właśnie o racetamach. W sumie tak za bardzo ich pewnie nie będziemy omawiać, ale racetamy to już są takie środki, można powiedzieć, że leki, szczególnie z naszej wschodniej granicy stosowane jako leki, w Polsce no takie dostępne jako. Yy, nie wiem, jako, jako co w sumie jak, jak to określić, czy to są nie są to raczej suplementy jako takie off label rzeczy. Mhm. Ale racetamy, najbardziej znany podstawowy pramiracetam, który po prostu powoduje, że mózg lepiej wykorzystuje glukozę, lepiej wykorzystuje tlen i trochę podnoszą nam poziom acetylocholiny. I te w ogóle, ogólnie rzecz biorąc, racetamy, przede wszystkim pramiracetam był stosowany w takich wypadkach, że właśnie ktoś miał uszkodzenie mózgu albo przez na przykład udar, albo przez fizyczne uszkodzenie mózgu i one po prostu regenerowały ten mózg. I w ogóle racetamy bardzo ciekawe. Uważam, że bardzo ciekawa grupa związków, bo jest dużo innych racetamów. Prawie racetam bodajże od lat 70 mocno przebadany. Potem noopep, taka pochodna też trochę przebadana, chociaż już mniej, ale potem jest jeszcze aniracetam, oxiracetam, no i koluracetam, który chyba tylko jedno badanie na ludziach ma. Więc jakby gama tych substancji jest dosyć spora, ale uważam, że to jest ta bardzo ciekawa substancja nootropików, z którą można gdzieś tam jeszcze podziałać. Zawsze też ze źródłem choliny, na to należy zwracać uwagę. Ale jest takich rzeczy nootropowych, które byśmy mogli mocniej odczuwać, to to są te, za, które mogłem powiedzieć, że są, że są fajne i, i można by było z nimi. no Może nie każdemu polecał, ale można o chociażby poczytać, tak? No całkiem sporo, jakby do wyboru, co? Tak. E, tylko że oczywiście efekty są, efekty są różne, bo e, pranie racetam jest bardzo starym, bardzo łagodnym e, racetamem. Jak najbardziej można testować, ale raczej bardzo mało popularny. No pep, którego w ogóle dawka jest. Bardzo malutka, tam 10 do 30 mg. Malutkie dawki. Zdecydowanie usprawnia tę te pracę mózgu dużo lepiej i wydaje się, że jest dużo lepszy. To są też takie środki, które raczej stosuje się 6-8 tygodni. To nie jest coś, co się stosuje dzisiaj tylko, tylko mhm. długo, długo, średnio-długofalowo być może. Jeżeli chodzi o aniracetam, to już jest działanie takie wyciszające, stany lękowe, znaczy wyciszające, bo może stany lękowe to aż tak przesadziłem. Wyciszające. Ale często stosowane na przykład przed wystąpieniami publicznymi. Czyli, jeżeli ktoś się stresuje, a chce mieć dobry flow, to ani aniracetam. A oxiracetam na przykład mocno pobudzający, taki hamujący zmęczenie, naprawdę rewitalizujący, jak to się mówi. A z kolei koloracetam z tego jednego badania ma działanie antydepresyjne, ale to takie jest wyciąganie daleko idących wniosków. To tak ciężko wiadomo, że, że, że to wyciągać. Więc jest jakby taka gama do tego, do czego chcemy sobie dostosować te środki, możemy je, je zastosować. Na pewno polecałbym zacząć albo od Noopeptu, albo Pramiracetam. Etamu, ale raczej od noopeptu a potem ewentualnie dalsze razy tamy, ale też najpierw po prostu stosować źródło choliny przez jakiś czas, żeby tutaj te, bo one powodują, że tej choliny zużywamy więcej, dlatego trzeba te, te, ten poziom acetylocholiny, tej choliny uzupełnić i nie zrobimy, przynajmniej ja nie uważam, że zrobimy to jajkami jedząc trzy jajka dziennie, raczej Uf. uważam, że to powinna być CDP-cholina. I tutaj nie ma też wyboru, bo to nie jest alfa-gbc, tylko CDP-cholinę bym polecał do tego. I to są takie środki, które, które wtedy mogą, mogą mieć fajny efekt. W ogóle jeszcze, jeżeli chodzi o nootropiki, no to fajny jest z rzeczy takich, takich wydaje się bezpiecznych i skutecznych bromantan. W ogóle ostatnio, jak czytałem o nim, to mocne wrażenie na mnie zrobił, bo środek, który wydaje się, że nie powoduje żadnego efektu negatywnego, długofalowego, to znaczy, że gorzej na niego reagujemy, tylko coraz lepiej i właśnie też ma takie działanie wyciszające, też ma takie działanie yy, przeciwlękowe, więc to się wydaje bardzo ciekawy środek. I emoksypina, czyli taka pochodna witaminy B6, która właśnie też taki metabolizm energetyczny bardziej wspiera i ten mózg też może funkcjonować bardzo fajnie. I właściwie to są też takie leki za wschodniej granicy naszej, po prostu stosowane w różnych problemach zdrowotnych. W ogóle to jest yy, Leki stosowane właśnie gdzieś na wschodzie w różnych celach, a później stosowane w innych celach, są, są bardzo ciekawym zjawiskiem. Też oczywiście Meldonium, czyli ten lek, za który Maria Szarapowa wpadła jako lek poprawiający wydolność, ale który w ogóle wspiera zdrowie serca, bo na to był to lek wynaleziony. W ogóle też bardzo, bardzo ciekawa kwestia, więc jest takich kilka rzeczy. No wiadomo, że Semax, celank, na przykład takie peptydy, więc są rzeczy, które. Yy, Wydaje się, że we wschodniej literaturze mają sporo uzasadnień, sporo literatury naukowej, która nie do końca została przetłumaczona, nie do końca jest dostępna. Ale wydaje się, że też historie stosowania mają często wiele dekad, więc, więc takie ciekawe dosyć środki. Niesamowitą mąż tą wiedzę. Kurczę, jak ty się uczysz? Y Teraz w ogóle po, po takim dłuższym czasie. Tam yy, acetylocholina tam jest na maksymalnym poziomie, o ciebie, co? Mam nadzieję, mam nadzieję. Teraz uczę się konkretnie do albo do. A, naj, najbardziej do filmów. Czasem jak artykuły piszę ale przede wszystkim do filmów, czyli mam konkretny temat i czytam. A w ogóle zawsze mówisz, najważniejszą rzeczą, której się nauczyłem przez tyle lata, lat w branży, jest to, że znajduję dobre źródła, czyli mam swoich ileś tam stron czy źródeł, które są yy, bardzo dobre, którym ufam. I, Ale masz na myśli naukowe jakieś research gate czy... Nie, nie, bo research gate, czy PubMed, czy coś, no to tam mogą być każde no, no. możliwe badania, tak? Ale bardziej albo osoby, albo strony, czyli na przykład Tia jest dla mnie bardzo dobrym wyznacznikiem no. informacji, czy Ronda Patrick, czy właśnie Joe Cohen, ogólnie jego strona, self-hacked, self-decode. Kilka takich, powiedzmy, stron źródeł mam i z tego przede wszystkim czerpię. Tam mogę sobie dalej gdzieś tam, gdzieś tam szukać. No, jest jeszcze parę innych osób, ale przede wszystkim jestem w stanie, mając wiedzę, bo to w ogóle też o tym rozmawialiśmy już kilkukrotnie, że jeżeli chodzi o podejście do diety, jest to tak niejasny temat, że ktoś nie odróżni tej informacji dobrej od złej, tak? Czyli mhm. y, i to może dotyczyć konkretnego tematu, czyli zanim jakiejś osobie zaufam, to muszę jej trochę te tematów, trochę filmów czy artykułów poczytać i zobaczyć, jaki jest pogląd na różne rzeczy. Jeżeli... Yy, Powiedzmy w 10 na 10 czy w 15 na 15 rzeczach się zgadzam, to dopiero rzeczywiście mogę jej zaufać, bo często jest tak, że ktoś mówi o jakimś temacie, na przykład kremów z filtrem, tak? Mówi, że, że to ma znaczenie, mówi potem o zmarszczkach, o kolaganie, a potem wyjawia się jakaś w ogóle totalnie wymyślona rzecz, tak? Czy może ktoś coś sprzedaje, czy, czy jakieś takie rzeczy. Mhm. I na to trzeba bardzo mocno też uważać, jeżeli chodzi o, o, o to, że no ja to często też powtarzam, no i tutaj oczywiście Huberman jest takim przykładem, ale to nie mówię o, o kompletnie, bo teraz jest ta nagonka. Już bardzo dawno zrezygnowałem, bardzo dawno zrezygnowałem. Z Hubermana, po prostu rzeczy, o których on mówił, które niby są ze źródeł naukowych, nie były z tych źródeł naukowych i zdarzyło mi się powtórzyć jego protokoły, że tam ileś minut na coś tam wpływa i on ma tak dokładnie, miał opisane, że tyle minut na światło słoneczne, tyle minut w wodzie zimnej i tyle minut czegoś tam wpływa na dokładnie takie procenty dopaminy czy tam innych rzeczy. To zaczyna Zatem... po, poranne go rytuały stosować? Tak. Okay. Znaczy, stosowałem to, ja stosuję w jakimś tam swojej formie, nie, nie wszystko, mhm. ale to też nie jest tak, że Huberman jakby. Pokazał, tak? Przynajmniej mi, bo, bo, bo się zajmuje tym bardzo dawno, ale po prostu jak miał krótkie posty na Instagramie i wrzucał na przykład trzy źródła, które dotyczyły tego, co mówił, i żadne z tych trzech źródeł nie mówiło o tym, co mówił. To jest ciekawe, nie? Że jak zrobisz, czasami sprawdzam. To czasami nie ma tam tej informacji. Tak, tak. I to jest w ogóle i po prostu jest skreślone, nie? Bo hmm. na początku miałem tak, że przesłuchałem jego kilka rzeczy w ogóle, takich um, długich podcastów. Jest w ogóle takich eye-opening, że naprawdę gdzieś tam dużo szerzej mówi o w ogóle o neuroprzekaźnikach, o tych porannych rytun, rutynach i tak dalej. Ale w dłuższej perspektywie uważam. Że z jednej strony, oczywiście to jest to, to czego oczekujemy. Chcemy mieć dokładnie powiedziane, ile mam być minut w saunie, w jakiej temperaturze, ile razy w tygodniu. Bo ludzie tego chcą. Tak, dokładnie. Tej instrukcji, no. Ale potem te instrukcje, one nie, są, one nie są oparte na badania naukowe, nie są oparte o, o konkretne rzeczy. Więc nie mogę takiej osoby po prostu słuchać, bo potem gdzieś tam to. Zawsze zostaje w mózgu, tak? No nie masz wrażenia, że to jest po prostu odpowiedź na ten taki wszędobylski to zależyzm. To znaczy, że im więcej rozmawiam z ludźmi, którzy znają się na różnych tematach, z, z profesorami, którzy poświęcili, takimi jak ty, którzy poświęcili życie na to, żeby, żeby pewne rzeczy zweryfikować dogłębnie, no to koniec końców ta odpowiedź, którą się uzyskuje, nie w lewo albo w prawo, tylko to zależy, bo taka osoba powinna tak, a, 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 a druga w prawo, więc my jesteśmy trochę jakby przeładowani w tej morzu wiedzy, szukając konkretnej odpowiedzi, którą moglibyśmy zaadaptować do siebie. I nieważne, czy ona się sprawdzi, czy nie, ale przynajmniej mamy, ma, wiemy, co robić. I to właśnie dawał Huberman, mówiąc, no, masz siedem minut stać na lewej nodze, a potem okręcić się dwa razy wokół, wokół siebie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I ty myślisz sobie, no, jest konkret i to może mi, yy, może mi pomóc, a nie, y, wiesz, takie... Mm, rozmyte odpowiedzi. Tak, to jest fantastyczne i ja wiem, że ludzie tego oczekują, dokładnie, ale ja jako, wiesz, jeżeli bym to robił dla siebie, to w ogóle nie ma problemu, jeżeli by też mi to pomagało, pewnie bym testował, tak, czy właśnie stanie na tej nodze mi pomaga, czy nie i eliminuję, bo też na tym polega biohacking, że yy, wystawienie się na światło słoneczne na przykład mi pomaga, to to zostawiam, ale na przykład zimne kąpielenie, no to testowałem przez tydzień, dwa i od, odkładam, tak, i jakieś tam inne rzeczy prowadzam i to ja testuję na sobie, o ile nie mówimy o jakichś rzeczach, które są szkodliwe, no to nie mhm. ma z tym większego problemu, bo uważam, że Huberman ma zresztą to widać, jak ogromny, pozytywny wpływ miał na niezliczone rzeczy osób. W ogóle ostatnio widziałem. E, w momencie, gdzie tam było gorące na jego temat, że wrzucał z Australii, miał wykład w, w Australii bodajże w Melbourne, gdzie tam było z 15 tysięcy osób na stadionie takim wielkim. Dla Hubermana przyszło to jest w ogóle nieprawdopodobne. W Australii wiadomo, że to też jest anglojęzyczny kraj, ale zapełniać stadiony jako. Naukowiec. Na, naukowiec. Ale w ogóle tutaj też yy, taki w ogóle rzecz, która chyba najbardziej przekreśliła mnie, jego w ogóle gdzieś tam w oczach, to było jak była Sara Gottfried, taka, yy, nie wiem, czy ona jest lekarką, czy, yy, czy jakimś tam specem od hormonów ogólnie, i powiedziała, że główną przyczyną zaparciu kobiet jest pa patriarchat na świecie. To już w ogóle było dla niej taki, taki po prostu... I on tam, wiesz, on to kontynuuje, on tam mówi, no, no, tutaj ten i w ogóle. Więc to już, to już było ciężkie. Znaczy, wiesz, no, tak otwarto, że on jest też w innej roli w momencie, kiedy prowadzi podcast. Oczywiście, oczywiście, ale jednak oczekuję, żeby też Peter Attia, którego bardzo lubię, też raczej jest taki, że widzę, że czasem są goście, którzy nie, da, nie, nie, nie dojeżdżają, nie dają rady, nie? I on odpuszcza. Widać, że wchodzi w temat, Kogoś dopytuje, tam druga osoba ucieka, i on po, 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 potem jest miły, i gdzieś tam widać, że znaczy, widać tak między słowami widać, że jest odpuszczony temat, że jest trochę zawiedziony i że ten ekspert nie dojechał. W się, sensie, że nie dojechał, w sensie nie dostarczył zobowiązań. W sensie, że Peter i ja, jak ma podcast z gościem, to jest jego praca, główna praca to ma team, który mu zbiera badania i jest podcast, teraz słucham o, o, o bólu pleców, nie jest by dla mnie akurat interesujący, ale kurczę, on wie o anatomii kręgosłupa, o, o bólach, o statystykach, on po prostu ma wszystko przygotowane, on wie naprawdę, widać, hmm. że 2-3 godzinki to nie jest jakaś ogromna ilość czasu, ale 2-3 godzinki mu przygotował y, informacje, on to zebrał i jest w stanie powiedzieć. Jak najbardziej zapamiętałem chyba, jak był temat o raku prostaty i w ogóle wiedział, na wotworach prostaty i wiedział ile, jaki rodzaj biopsji ma, jak, jaką tam procent wykrywalności, w ogóle wszystkie statystyki Nie, wiedział na bieżąco. Więc, więc to jest rodzaj przygotowania, z którym. Y, ja chcę, żeby mój osoba, której słucham, żeby miała taki poziom przygotowania i żeby po prostu te, te, te dane były jak najlepsze. Ale był, był też taki Journal Club, e, journal club e, właśnie Huberman i Peter ja Wydaje mi się, że pierwszego nie oglądałem, a włączyłem drugi. Podejrzewam, że już trzeciego nie będzie, bo tym wszystkim, co się wydarzyło. Ale jest najpierw Huberman, wybrał badanie, które jest bardzo jemu e, bliskie, tak, bo on jest. E, optomologii, czyli związane tam ze wzrokiem. Nie pamiętam, jak to dokładnie jest po polsku, ale było to badanie, które wykazywało, że osoby, które w ogóle były narażone na światło w nocy na przykład, miały zwiększe ryzyko różnych chorób psychicznych. W ogóle niesamowite badanie, takie świetne i to chyba z Nature w ogóle, czyli z takiego magazynu, w którym bardzo trudno jest obligować i ogromna tam rzesza osób. I Bittarati, ja go dopytuję o różne rzeczy i widać, że na przykład go pytał, ile telefonu, ile lux, ile telefon luksów wydziela światła. I widać, że Huberman tak od razu szybko zmienia temat, że tam no od 1000 do 1500, ale widać, że to była taka niepotwierdzona informacja, taka nie wiadomo skąd i zaraz zmienia temat. I tak widać kilkukrotnie, że ucieka od tych tematów. A Peter ja w ogóle miał jakieś badanie o jakiejś tam o terapii na nowotwory, ale w ogóle jakieś jakiejś takiej niesamowicie skomplikowanej. I w ogóle to było badanie też starsze, bo on tam specjalnie mówił, że to było takie, które zmieniło tam leczenie nowotworów. I w ogóle nie ma rzeczy, o którą go zapytasz i o której on nie wie na temat tego badania. On jest tak przygotowany, że to jest niesamowicie imponujące. I tak samo. No, ch chyba Tia to jest taki najlepszy przykład, bo nawet Ronda Patrick, tak, traktuje go jako ta taki totalny wzór, ale y, tutaj też jest taka pułapka, że y, bardzo mocno jakby. Y, Peter Tia też nie wszystkim oczywiście się zajmuje, ale bardzo mocno wszedłem w to, co on poleca, ale na przykład Joe Cohen zaczął pokazywać dzisiaj badania, że na przykład zbyt niski poziom cholesterolu LDL też ma swoje konsekwencje. A Peter Tia na przykład mówi, że nie ma, tak? I też warto jest, jakby później, już różne, różne źródła na ten, na ten temat po w ogóle przeciwstawne często źródła do osoby, z którą się kierujemy, czy do swoich źródeł, sprawdzać, czy rzeczywiście są jakieś dane, które zaprzeczają naszym tezą, bo tutaj można się łatwo w jakąkolwiek tezę, czy to związaną z dietą, czy to związaną z aktywnością fizyczną, można się w jakąś tezę po prostu bardzo mocno złapać i potem jest oczywiście efekt potwierdzenia, szukamy tylko to, tego, co nam potwierdza, więc fajnie jest też różne inne źródła yy, sprawdzać. I na przykład też jest oczywiście Brian Johnson, który w, nie ma takiej, sam mówi, że nie ma takiej wiedzy i ogólnie myślę, że poszedł, mimo że zajmuje się długowiecznością ja też mocno się zajmuję, ale on poszedł w, taką, w taki bardzo show biznes, tak? Czyli mhm. bardzo dużo mówi o tej swojej reakcji, po prostu. To już ten temat był dla mnie taki, że, że przestałem go śledzić, bo to, że mówił o, o tym, że ma jakąś tam erekcję dwudziestolatka, spowodowało, że był w różnych tam czasopismach najbardziej popularnych na okładkach, ale posłuchałem jednego, dwóch wywiadów, widzę, że nie ma za specjalnej wiedzy, mhm. wiadomo, że wprowadza to, co mu tam mówią, fajne ma filmy na YouTubie, bo pokazuje w ogóle, jaki ma dom i... Ma te wszystkie urządzenia i pokazuje, jaki używa, w ogóle co, co testują, to jest super. Czy jaką ma poranną rutynę, czy jakie tam tabletki bierze i tak dalej, ale nie jest to osoba taka typowo edukacyjna, zresztą też mówi, że oni sprawdzają, co na niego działa i, i co nie, ale też jest, yy, no, głosy są podnoszone, że to jest protokół, który jest dopasowany dla niego, ale to nie jest protokół dla wszystkich, mimo że jest udostępniony, więc w ten sposób że sprawdzam źródła informacji i jeżeli przy, przygotowuję się do. Filmu czy do nagrania, to po prostu na ten temat czytam. Najczęściej najlepiej, jeżeli mam jakąś stronę, gdzie to jest zebrane w jedną, w jedną rzecz. A tak na, na co dzień, no to jestem w newsletterach, często też płatnych, które zbierają różne informacje, czy w newsletterach, które po prostu wysyłają jakiś tygodniowy temat tak? jakieś, jakieś mhm. badanie jest opisane, czy jakoś, kon, jakiś konkretny temat. I też oczywiście na YouTube mam kilku swoich ulubionych, takich faworytów, którzy. Raczej nie ma takich kanałów, które są mocno naukowe i często wrzucają, ale powiedzmy, jeden, dwa w tygodniu film od kilku moich ulubionych twórców internetowych też bardzo dużo tutaj dają, i potem sobie często sprawdzam te źródła, patrzę, co tam z tego wynika. Bardzo fajne jest, że jeżeli mam źródła, które są skoncentrowane na jednym temacie czyli może to być temat kolagenu. I wszystkie badania na temat kolegę, no ale może być na przykład zdrowie skóry. Wszystko na temat zdrowia skóry. To można bardzo dużo o jednym, jednym temacie jakichś tam y, informacji zdobyć i w ten sposób najbardziej lubię się uczyć, żeby więcej poczytać na, na jeden temat, ale. Mm, teraz w ogóle już z czasem dużo więcej po prostu czasu spędzam na konkretne nowe badania, które wychodzą po prostu analizę konkretnych jakichś y, ciekawych rzeczy, które gdzieś tam się zmieniają, czyli y, na przykład sprawdzamy właśnie ten kolagen w y, tych zaburzeniach, y, uszkodzeniach więzadeł y, czy na przykład cynk w PMS-ie w bardzo dużych dawkach tak czy jakieś takie konkretne zalecenia czy cynamon w cukrzycy typu drugiego, pojawiają się jakieś nowe metaanalizy czy jakieś nowe badania i w ogóle to często zmienia także Mocno, mocno zmieniam swoje podejście. Tak? że zaczynam jakieś rzeczy mocno analizować i, i, i patrzeć na to inaczej. W czym Ty możesz ludziom pomóc? Pod względem zdrowotnym, tak naprawdę poprawić całe zdrowie, bo, bo, mhm. bo, bo, bo taki jest mój cel. Yy, specjalizuję się i w pracy mózgu, czyli te rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, i jeżeli chodzi o objawy gorszego nastroju, czy objawy właśnie stanów lękowych, to w ogóle są często yy, pacjenci, którzy do mnie trafiają. Bardzo często równolegle z psychologiem czy z psychiatrą, bardzo często razem ze standardowym leczeniem, różnym, czy to psychoterapią, czy właśnie farmaceutycznym leczeniem. Bardzo często są zwią związane z tym też problemy jelitowe, problemy różnego rodzaju zdrowotne też oczywiście, jeżeli chodzi o badania, czy optymalizacja ich tematy zdrowotne, pod względem diety, pod względem stylu życia. Oczywiście pod względem stylu życia na przykład nie, nie rozpisuję treningów, że tam jaki trening na siłowni, ale jakie rzeczy w rozkładzie tygodniowym mogą pomóc, i tutaj też to jest w ogóle rzecz. Bo, oczywiście, mówiliśmy też o suplentach, o różnych rzeczach, ale Oczywiście często daję suplementy moim pacjentom, żeby poprawić jakieś parametry zdrowotne, ale bardzo mocno po prostu naciskam na to, żeby był, na przykład była ta aktywność fizyczna, jeżeli ktoś ma pogorszony nastrój, tak? Czy, mhm. e, no jeżeli są problemy jelitowe, to na przykład często zmiana diety, tak, no bo to zależy, jaki, jakie te diety są. E, chociaż też często do mnie trafiają osoby, które mają te diety skrajnie, już takie eliminacyjne, że wszystkie że tak powiem, wszystko wyeliminowały i to też rozszerzanie tego. E, bardzo często to jest też wyjaśnianie oczywiście mitów, bo to jest właśnie ten, ten duży problem. Czyli są osoby, które mają jakieś problemy Problemy zdrowotne i są przekonane, że pewne rzeczy im szkodzą, a okazuje się, że w ogóle te rzeczy nie szkodzą. Tak? No, taki bardzo prosty przykład to gluten w chorobie Hashimoto, gdzie nie ma żadnych badań, które pokazywały, że ten gluten w chorobie Hashimoto miałby szkodzić i różne inne, często rzeczy eliminacyjne, nie do końca potrzebne, ludzie na, na siebie nakładają, więc często też wyjaśnianie takich rzeczy i dbanie ogólnie rzecz biorąc o długowieczność, czyli moim celem jest to, żeby zoptymalizować zdrowie, styl życia. Te, to, co robimy na co dzień, plus wyniki badań, tak, żeby żyć jak najdłużej w zdrowiu. Życia nie wydłużam, bo to raczej na tej chwilę wydaje się, że nie mam możliwości, żeby życie wydłużyć, czyli to, jakie mamy swoje genetyczne potencjały, po prostu to tyle jesteśmy w stanie w zdrowiu przeżyć. Czyli jeżeli nasi dziadkowie, rodzice, pradziadkowie, jeżeli na przykład 90 lat, to raczej 110 lat nie dożyjemy, raczej nie ma na to szans, ale możemy te 90 lat przeżyć w pełnym zdrowiu i tą ostatnią dekadę też mieć na takim poziomie, że będziemy po prostu. W pełni Rektywnie. sprawni tak, i, hmm. i, i, i samowystarczalni, yy, więc pod tym względem i po prostu, żeby to zdrowie było na, na jak najlepszym poziomie na co dzień. I to takie zdrowie znowu na poziomie pracy mózgu, na poziomie nastroju, na poziomie snu, bo, bo też optym, oczywiście optymalizacja snu, różnego rodzaju problemy, czy wybudzanie się no, w nocy, czy nadmiar snu, po prostu nadmierna senność, czy problemy z zasypianiem, to są też rzeczy, które na co dzień, na co dzień którymi pracuję. ekstra. No ja jestem pod wielkim wrażeniem tej rozmowy, nie i twojej wiedzy, więc yy... no dzięki. Bardzo dziękuję również. Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę, lub skomentuj.